13 minut pozostało do rozpoczęcia spotkania GTK Gliwice z Anwilem Włocławek. Dobry wieczór, mówi Krzysztof Szaradowski. Godzina 20 zbliża się wielkimi krokami, a o 20 tutaj w hali, małej hali w Gliwicach, bo ci, którzy znają obiekty sportowe w naszym kraju, wiedzą doskonale, że w Gliwicach mamy połączone w jednym budynku dwie fantastyczne hale, dwa fantastyczne obiekty. Po pierwsze, ta mała hala, w której gramy dzisiaj, i obok przez ścianę 17-tysięczna ogromna hala, Arena Gliwice. No ale my dziś gramy w małej arenie, bo też kibiców na trybunach nie ma, więc potrzeby grać w dużej też nie ma. Sporo ciekawego dzisiaj będzie przed meczem. Powtórki oczywiście tych rozmów w przerwie, a gośćmi moimi były Anwilowiec, były kapitan Anwilu, Szymon Szewczyk, potem Krzysztof Sulima i na końcu, jak zawsze przed samym meczem, Grzegorz Korzan, który opowie trochę o dwóch naszych nowych zawodnikach, którzy dziś po raz pierwszy w barwach Anwilu Włocławek wystąpią, a więc Kendall Dykes i Curtis Jarrells. No to zaczynamy te nasze rozmowy, nie ma na co czekać. Szymon Szewczyk moim pierwszym gościem. Będzie ciekawie, jak zawsze, podczas rozmowy z Szymonem. Posłuchajcie. Szymon Szewczyk, jednym z moich gości przed dzisiejszym spotkaniem. Szymon, czy pamiętasz, gdzie Anwil wygrał swoje ostatnie spotkanie wyjazdowe w ogóle w polskiej lidze koszykówki? Nie wiem, w zeszłym sezonie w Gliwicach. Dokładnie, to jest moment, kiedy, od kiedy tak naprawdę kibice w Włocławku czekają na wyjazdowe zwycięstwo. Ty wtedy jeszcze grałeś w Anwilu, teraz jesteś po drugiej stronie. Oba kluby łączy jedno, mnóstwo zmian personalnych w trakcie sezonu. To chyba nie najlepiej wpływa na drużynę. No wiesz co, zależy. Zmiany zmianami, czasami korekty są potrzebne. I tutaj jest, wiesz, kwestia też tego, kogo sprowadzasz, jaką jakość i tak dalej. Oczywiście. Anwil ma swoje problemy na swoim podwórku, ja się tym nie zajmuję, mnie to nie interesuje, po prostu widzę i tyle. Oczywiście jestem gdzieś związany z emocjonalnie z tym klubem i zdaję sobie sprawę, jak to mniej więcej wpływa na całą organizację, na wszystkich, ale to już jest, że tak powiem, nie mój problem i tyle. W tym momencie dla mnie jest najważniejsze to, żebyśmy my, że tak powiem, walczyli nadal o play-offy i to jest kluczowe dla mnie w tym sezonie, bo taki cel mamy i do tego dążymy. Zmiany personalne, które nastąpiły, wynikały z różnych sytuacji i tak dalej, ale wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy przyszli, staną na wysokości zadania oraz spełnią te oczekiwania, w których ja również w nich pokładam. Obie drużyny są w tej samej sytuacji, bo przeciwko sobie dzisiaj będą miały dwóch zupełnie nowych zawodników u rywali. U was jest Perkins i Delasz, w Anwilu Dykes i Gerals. Persons, przepraszam. Bardzo mamy personalny krawiec. Tak, Persons i Delasz. Trudno się przygotować na mecz, w którym u rywali zagrają goście, których tak naprawdę nie widziałeś w poprzednich meczach? Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o jednego od was, to znam doskonale Jarrellsa, który grał w lidze włoskiej. Wiem doskonale, jak lubię grać, leworęczny, że tak powiem, ze stepekiem w prawą stronę do tyłu. Wiesz, to są kreatorzy, którzy potrafią sami po prostu zdobywać punkty seriami. No najważniejsze, i uczulałem to moich zawodników, jak grają, co grają i w jaki sposób. Oczywiście. Czyli podpowiadałeś trenerowi, bo oczywiście, to chciałem zapytać. Jak najbardziej, że podpowiadałem. Nawet nie tylko co trenerowi, co bardziej samych zawodników, bo czasami wiesz, trenerowi możesz podpowiedzieć, a te wszystkie informacje nie dotrą potem do zawodników. Bardziej już rozmawiałem personalnie z samymi zawodnikami. No i mam nadzieję, że wyciągną jakieś niuanse i uwagi z tych właśnie słów, które do nich mówiłem. Jeszcze jedna ciekawa sytuacja. Ante Delasz, to twój kolega z mistrzowskiego sezonu. Teraz jego brat, także w twojej drużynie. Rozmawialiście o tym? Tak, jak najbardziej. To były tak naprawdę jedno z pierwszych zdań, które żeśmy zamienili. Aha. Jak tam Ante właśnie, co u niego słychać i tak dalej. Tak naprawdę, kiedy spojrzałem na Mario, można powiedzieć, że kopia, kopiuj w klej, ale fajnie, bo za Antę cieszyłem się z mistrzostwa, mam nadzieję, że z Mario będę się cieszył z awansu do boju. Tego ci życzę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i tyle Szymon Szewczyk, trwa cały czas rozgrzewka, jeszcze prezentacja się
przed tym meczem nie rozpoczęła. No jak słyszeliście, w dobrym humorze Szymon wspomina Ante Delasza, którego brat dzisiaj zadebiutuje w barwach GTK Gliwica, więc ma przyjemność poznać obu braci Delasz, Szymon Szewczyk. A już za chwilę rozmowa z Krzysztofem Sulimą, zawodnikiem, który przecież troszeczkę wraca na stare śmieci. Mówię teraz o tym, że wraca pod kosz, bo nie ma Shona Jonesa dzisiaj. To nasz jedyny nieobecny w tym dzisiejszym meczu. Posłuchajcie, jak o tej przeprowadzce z czwórki na piątkę wypowiada się sam zainteresowany, czyli Krzysztof Sulima. Przed dzisiejszym meczem z GTK Gliwice, jednym z moich gości Krzysztof Sulima. Dzień dobry przede wszystkim. Krzysztof, na ostatniej konferencji prasowej trener Frasunkiewicz powiedział, że zostałeś przesunięty na pozycję centra. Jak się czujesz z powrotem najbliżej kosza, że tak powiem? No akurat sytuacja tego wymagała, tak, bo Shawn Jones akurat wtedy doznał kontuzji, no i musiałem po prostu być przesunięty na centra. No, całe życie praktycznie grałem pod koszem, tak, i na tej piątce, więc dla mnie to nie było jakaś nowość, tak, tylko powrót do wcześniejszej gry, tak jakby pod koszem, więc tutaj nie było po prostu problemu z tym, więc dobrze się czułem. Najważniejsze, że trochę pomogłem drużynie. No, wiadomo, nie udało się wygrać, ale mam nadzieję, że w dzisiejszym meczu już uda się nam zwyciężyć. No właśnie, to dzisiejsze spotkanie przed nami bardzo ciekawie się zapowiada, ale ty też chyba dużo tej roli podkoszowej będziesz miał w tym meczu, bo Shona nadal nie ma. Tak, Shona dalej nie ma, więc tutaj dalej będę występował na pozycji 5. No, wiadomo, zbiórki, dobre zasłony, rolowanie pod kosz, to co piątki robią. No, no i po prostu biegają do szybkiego ataku i duża, duża pomoc w obronie dla małych. 5 porażek z rzędu to jest jednak bagaż taki, który wam chyba trochę ciąży. Jaka atmosfera w szatni po tych 5 porażkach? Nie myślimy o tym, że po prostu mamy 5 porażek. Skupiamy się na tym meczu, żeby wygrać i chcemy to wygrać i jest dobra atmosfera, dobra po prostu takie czucie, tak, że jednak może to być dzisiejszy mecz, więc myślę, że będzie zwycięstwo. Rozmawiałem przed ostatnim meczem z Mateuszem Bartoszem ze szczecińskiego Kinga o tych zmianach w drużynach Ekstraklasy. No u nas też dzisiaj 2 kolejne nowe postacie pojawią się na parkiecie. Jak chłopaki wkomponowują się w zespół? Już mieliście okazję więcej porozmawiać? No już CJ przyjechał, wiadomo, troszeczkę wcześniej niż KD, więc tutaj będziemy cały czas im pomagać na boisku, tak żeby się wdrożyli jak najszybciej, tak, na pewno nam pomogą. Każda nowa osoba to jest powiew nowej świeżości, więc myślę, że będzie dobrze. Trener Frasunkiewicz, to już ostatnie pytanie. Trener Frasunkiewicz powiedział, że powoli wdrażacie nowy system zupełnie obronny. Na jakim etapie jesteście? Na początkowym. Nie, no cały czas wiadomo, po jednej małej rzeczy dołączamy, tak, do tego zestawu obronnego. Bo wiadomo, jakbyśmy wszystko naraz daliby nam całą wiedzę, to troszeczkę bałaganu by się zrobiło, więc powolutku, małymi kroczkami, tak samo, żebyśmy zaczęli właśnie zwycięstwo od tych małoludkich kroczków. Ostatni mecz, jak Janwil wygrał w zeszłym sezonie na wyjeździe, to był mecz w Gliwicach. Może dzisiaj rozpoczniemy serię zwycięską znowu. Dokładnie, mam taką nadzieję. I tego sobie życzmy. Dziękuję i teraz jeszcze raz powodzenia. I tyle, jeśli chodzi o zawodników, których miałem przyjemność przepytać przed dzisiejszym meczem. Szymon Szewczyk, Krzysztof Sulima. A za chwilę, jak zawsze, na koniec naszego przedmeczowego studia Grzegorz Korzan. To już się stało tradycją, że przed meczem rozmawiamy o tym, co w drużynie, co przygotowali na dzisiejsze spotkanie, ale dzisiaj chcieliśmy się skupić na 2 sprawach bardzo ważnych, czyli na 2 nowych zawodnikach. Kendall Dykes i Curtis Charles, między innymi o tym z Grzegorzem Korzanem, a mecz zaczyna się już za niespełna 4 minuty. Przed meczem z GTK Gliwice do drużyny Anwilu Włocławek dołączyło 2 nowych zawodników i z Grzegorzem Korzanem chciałbym na początek parę słów o tych nowych graczach. No, na pewno obydwu dzisiaj zobaczymy na parkiecie, przynajmniej taki jest plan. Myślę, że nie będzie to jakiś pełen wymiar czasowy, ponieważ musimy delikatnie to wprowadzać. Jest 2 nowych zawodników, ciężko będzie ich rzucić razem też na boisko, żeby to wszystko po prostu funkcjonowało, więc małymi krokami, myślę, w ograniczonym wymiarze czasowym, natomiast na pewno obydwaj dostaną swoją szansę. Curtis Jarrett jest z nami troszeczkę dłużej, już tutaj więcej tych elementów taktyki gdzieś przyswoił, zarówno w ataku, jak i w obronie. Kolejny kolega, Kendall
dojechał dopiero do nas tak naprawdę wczoraj wieczorem, dzisiaj jeden trening, także no tutaj tyle, ile się dało po prostu włożyć takich najprostszych elementów, żeby mogli coś zapamiętać, żeby mogli na tym boisku swoje minuty jakieś dostać. Gerals, tak jak powiedziałeś, jest od poniedziałku. Czy wyjdzie dziś w pierwszej piątce? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Nie chcę trener eksperymentować na początek, na razie. Czasami działa to tak, jak już przy poprzednim meczu mówiliśmy, że może nowy zawodnik zawsze oczywiście zacząć z podwójną energią i tak dalej. Natomiast zespół jest w takim momencie, w którym trudno po prostu te eksperymenty gdzieś robić cały czas na tym żywym organizmie, jak to się mówi, więc myślę, że spokojnie. Nie ma Shona Jonesa, więc Krzysztof Sulima pójdzie na piątkę. Czy to będzie przesunięcie od najniższej pozycji do najwyższej kolejno poszczególnych zawodników? Akurat poszerzy nam się rotacja dzięki dwóm nowym zawodnikom, więc to nie będzie aż taki problem, jeśli chodzi o uzupełnienie tych małych pozycji. I Krzysiek na pewno swoje szanse na pozycji numer 5 dostanie. W ostatnim meczu sprawdził się tam bardzo dobrze, rolował szybko do kosza, znalazł swoje szanse. Także myślę, że dzisiaj też będzie w stanie to pokazać. A na kogo trzeba zwrócić szczególną uwagę w drużynie rywali przed dzisiejszym meczem? No na pewno oni mają też swoje problemy. Dokupili dwóch nowych zawodników. Persons, który jest na małych pozycjach, na pozycji 1-2, i Delasz, który będzie na wysokiej pozycji, uzupełniał rotację. Natomiast ja myślę, że trzeba się skupić na zawodnikach, którzy pozostali, którzy tworzą trzon tego zespołu, czyli na Bołksie, który teraz w ostatnim czasie startował jako rozgrywający, i na Hendersonie, który może wziąć crazy rzuty, jest strzelcem i może po prostu wziąć mecz w swoje ręce, ale nie możemy na pewno zapomnieć o kluczowym graczu, jakim jest Varnado, który gra, jak to się mówi, crazy mecze i może z niczego zrobić mnóstwo punktów, mnóstwo zbiórek, także na pewno tutaj będziemy chcieli na niego wyjść mocno, agresywnie, żeby zabrać mu jego szansę na zdobywanie łatwych punktów. Pamiętasz, gdzie wygraliśmy ostatnie wyjazdowe spotkanie w lidze? Tak, dokładnie pamiętam. Co prawda nie było to wysokie zwycięstwo, ale było to tutaj w Gliwicach. Tak, wtedy mieliśmy problemy kadrowe ogromne, z tego co pamiętam. No ale to może dzisiaj jest okazja zacząć tę zwycięską serię wyjazdową, bo tych spotkań wyjazdowych sporo przed nami. No, by tak się stało. Trudny terminarz, więc każde zwycięstwo na wyjeździe to będzie mały plusik i zwiększało będzie naszą szansę do tego, aby powalczyć w tym sezonie o najwyższe cele. Dziękuję Ci bardzo. Tyle Grzegorz Korzan, a zawodnicy już powolutku przygotowują się do wejścia na parkiet. No jak słyszeliśmy, ta seria nasza zwycięstw wyjazdowych zakończyła się właśnie tutaj, w tej hali w Gliwicach. Miałem przyjemność komentować to spotkanie. To był wtedy ostatni mecz, jaki rozegraliśmy przed pandemią. No i nikt wtedy nie przypuszczał, że rok będziemy czekać na wyjazdowe zwycięstwa Anwilu. Nikt kompletnie chyba wtedy się nie spodziewał, że rok później zespół Anwilu w mniej więcej tym samym momencie sezonu będzie na miejscu, które dalekie jest od playoffów. No ale od dziś mam nadzieję już z nowymi siłami, z nowymi zawodnikami zaczniemy piąć się w górę tabeli po to właśnie, żeby w tych kolejnych miesiącach, może tygodniach najpierw powiem, w tych kolejnych tygodniach, a potem kolejnych miesiącach właśnie przesuwać się jak najwyżej i ostatecznie awansować do playoffów, które rozpoczną się na koniec marca. Zaczynamy piątką, która nas ostatnio także przyzwyczaiła do tego, że właśnie w takim składzie wychodzi. Przemek Zamojski, Iwan Almeida, Iwica Radicz, także na boisku jest Rodney Clark i któż jeszcze? Valery Lichodiej. W drużynie gości tak wygląda piątka, a w drużynie gospodarzy jest na parkiecie z numerem 82 Szymon Szewczyk, jest z numerem 23 Jordan Varnado, który właśnie przed momentem popełnił błąd kroków, jest z numerem 6 Daniel Gołębiowski, mamy na parkiecie z numerem 5 także Shanona Bogysa i wreszcie z numerem 2 na placu gry w zespole gospodarzy Aleksander Wiśniewski. Rodney Clark z prawej strony. Clark świetnie znalazł Almeidę. Poszedł tam Iwan w górę. Został sfaulowany przez Szymona Szewczyka. No, znają się doskonale. Przeprosił Szymon oczywiście od razu Iwana. Podbiegł tam do niego. Poklepali sobie piątkę panowie. I w związku z tym teraz Iwan Almeida wykonywał będzie rzuty wolne, ale mocny to był faul Szymona Szewczyka. Pierwsze przewinienie gracza drużyny GTK w tym dzisiejszym meczu i Iwan ma szansę na pierwsze punkty w dzisiejszym meczu. Najlepiej podsumował całą tą sytuację, którą mieliśmy
w ostatnich dniach. Przemysław Prasunkiewicz w wywiadzie dla Sportowych Faktów. Zapominamy o tym wszystkim, co się stało, nie będziemy roztrząsać tego, kto co kiedy powiedział. Przystępujemy do decydującej części sezonu, walczymy o play-offy i walczymy o jak najwyższe cele na wszystkich możliwych frontach, a przed nami ciekawa sytuacja, bo bańka FIBA Europe Cup już za dwa tygodnie, od 26 do 29, 8 drużyn w hali mistrzów się spotka. Będą te drużyny walczyć oczywiście o awans do najlepszej szesnastki FIBA Europe Cup, Pucharu Europy FIBA i to wszystko u nas w hali mistrzów. Szkoda tylko, że bez kibiców. Gdybyście chcieli więcej o tej bańce, to jutro podcast u Termosa, a w nim gościem będzie Hubert Heyman. W tym podcaście jutro będzie dużo, dużo ciekawych informacji. Dziś miałem przyjemność właśnie nagrać tę rozmowę z Hubertem Heymanem i jutro, myślę, w godzinach popołudniowych będzie można posłuchać, o jakich godzinach będzie grał Anwil, jak będzie wyglądała cała ta bańka, gdzie drużyny będą przebywać, czy Anwil będzie mógł dojeżdżać do hali z domu, czy będzie musiał być skoszarowany w hotelu. Wiele ciekawych informacji od Huberta Heymana jutro po południu na KK Wrocławek w dziale podcasty. A tymczasem Iwan Almeida zdobywa pierwszy punkt w dzisiejszym meczu i po minucie tego spotkania 1-0 prowadzi drużyna Anwilu z zespołem gospodarzy. I teraz Wiśniewski tam przy piłce oddał do Bogysa. Bogys na środek do Szewczyka, Szewczyk do Wiśniewskiego na lewą stronę, ten przymierzył za trzy, ale jego rzut zupełnie nieudany i zbiera Przemysław Zamojski. Do Almeidy. Almeida z prawej strony ruszył tam na kosz, oddał do Lichodieja. Lichodiej z powrotem do Almeidy. Almeida tyłem do kosza walczy z Gołębiowskim. Idzie tam w kierunku kosza. Oddał świetnie do Radicza, ale Radicz tego nie wykorzystał. Zebrał jednak po swoim rzucie i też nie trafił. Szkoda. Przejmują piłkę gospodarze. Bogus jest tam przy piłce. Shannon Bogus Junior oddał teraz do Varnado. Varnado z lewej strony i mamy punkty dla drużyny gospodarzy. Pierwsze 2-0 prowadzi więc, 2-1 przepraszam, prowadzi więc zespół GTK, a punkty zdobył Gołębiowski, Iwan Almeida. Almeida do pomocy, tam wyszedł mu Iwica Radicz, ruszył Almeida i drugie przewinienie Szymona Szewczyka, który źle się tam ustawił w tej akcji obronnej, a więc szybko czołowy center drużyny gospodarzy łapie dwa przewinienia i będzie musiał Szymon Szewczyk w kolejnych minutach uważać. Tymczasem Clark oddał piłkę do Lichodieja. Lichodiej tam w narożniku. Piłka dla Anwilu. Jeszcze raz rozpoczną osłabianie, bo wybijał ją tam Jordan Varnado. Jeszcze raz Rodney Clark. No nie bardzo ma komu oddać. Teraz do Almeidy. Almeida zrobił mu tam Radicz miejsce. Almeida na pół dystansie, za dwa punkty trafia, brawo, 3-2 prowadzi Anwil. 7 minut 45 sekund do końca pierwszej kwarty. I przy piłce w tym momencie jest Bogis, Shannon Bogis, oddał na prawo do Varnado. Varnado tam z prawej strony, Szewczyk, Gołębiowski do Szewczyka. Szewczyk za trzy punkty przymierzył i nie trafił. Ale zebrał pod koszem Varnado i dobija. A taka ciekawostka. Nie wiem, czy jako szczęśliwe postanowił założyć dzisiaj w tym spotkaniu skarpety Szymon Szewczyk, bo ma dokładnie takie same skarpetki Szymon Szewczyk jak drużyna Anwilu, czyli skarpetki firmy Kappa, naszego sponsora technicznego. No i to też myślę taka ciekawa sytuacja. Pamiętamy Kamila Łączyńskiego, który w meczach Anwilu z Legią występował w skarpetkach Legii Warszawa. Więc może Szymon też dzisiaj będzie szukał jakiegoś szczęścia w swoich szczęśliwych skarpetkach jeszcze z czasów Anwilu Włocławek. Szkoda, że nie zauważyłem wcześniej, bo bym go o to w tym wywiadzie przedmeczowym zapytał. 7 minut 11 sekund do końca kwarty. 4-3 prowadzi drużyna gospodarzy. Piłkę ma z lewej strony w rękach Wiśniewski. On będzie ją do gry za chwilę wprowadzał. Proszą sędziowie, a konkretnie główny sędzia dzisiejszego spotkania, Michał Proc, żeby usiadł na ławce Marcin Woźniak, który tam podrywa się i krzyczy na naszych zawodników. Tymczasem jest przy piłce Bogis. Bogis na lewo do Varnado. Zostało im 6 sekund do końca akcji.
Warnado świetnie przejął to Almeida, który tam ruszył na kosz. Nie było faulu, pokazują sędziowie. I rozpocznie drużyna Anwilu, ale bardzo dobra gra teraz Iwana Almeidy, który w obronie przejął tę piłkę i za chwileczkę będą do gry wprowadzać ją zawodnicy Anwilu tam z prawej strony. Te wywiady, o których mówiłem i które ci, którzy słuchali od początku, mogli ich wysłuchać. A świetne podanie od Almeidy do Radicza i prowadzenie Anwilu 5-4. Będą oczywiście do wysłuchania w przerwie, bo w przerwie jest czas na to, żeby powtórzyć te przedmeczowe rozmowy. Przypomnę, moimi gośćmi byli Szewczyk, Sulima i Kożan. A teraz Radicz kapitalnie idzie w górę! Ależ gra świetna teraz Radicza i prowadzenie Anwilu 7-4. Szymon Szewczyk tam na lewej stronie. Szewczyk, znowu wychodzą wysoko nasi. Almeida, Gołębiowski idzie na korzy, kończy wsadem, ależ akcja teraz Gołębiowskiego. Jest 7-6. Za chwileczkę po raz pierwszy w drużynie Anwilu w tym sezonie i w ogóle w historii pojawi się Curtis Jarrells. Tymczasem Rodney Clark na lewo do Zamojskiego, ten do Lichodieja. Valery nie trafił do kosza, szkoda, ta piłka tam podskoczyła dwa razy na obręcze, odbiła się od tablicy i wyszła na obwód, gdzie zebrali ją gospodarze. Nie trafiają jednak też po swojej akcji, a konkretnie Bogis. Rodney Clark do Almeidy, nie było tam faulu. Almeida do Radicza, świetne podanie Iwana i punkty Iwicy Radicza. No ale też jest coś na naszej ławce dzisiaj, czego dawno nie widziałem. Drużyna Anwilu po każdej akcji wstaje, krzyczy. Mówił o tym Przemysław Frasunkiewicz w jednym z wywiadów, że drużyna jest smutna, że drużynie brakuje radości. I teraz widać to wyraźnie, że gdzieś tam ta mentalność się zmieniła, że chyba szukać będziemy także w psychice tych pokładów, których nam brakowało do tego, by odnosić kolejne zwycięstwa w Ekstraklasie. Curtis Jarrells po raz pierwszy na boisku w barwach Anwilu i Krzysztof Sulima po raz pierwszy, ale w dzisiejszym meczu zagra teraz na placu gry, a w drużynie gospodarzy na parkiecie pojawia się Mario Delasz, brat doskonale znanego we Włocławku Ante Delasza. Jest także na placu gry z numerem trzecim Terry Henderson, a my mamy trójkę Almeidy i faul Warnado i prowadzenie Anwilu 12-6. Jednak za dwa to był rzut, pokazują sędziowie, ale będzie dodatkowy rzut wolny Iwana Almeidy. Dobrze, zaczęliśmy ten mecz. Oby tak w kolejnych minutach. Mówi Frasunkiewicz o tym, że będzie tutaj duża intensywność, że tych zawodników będziemy eksploatować. Almeida trafia, 12-6. I rozpocznie Persons, też nowy gracz, Tyler Persons, nowy gracz drużyny GTK Gliwice. Jest już on teraz przy piłce, oddał do Delasza. Delasz do Hendersona. Henderson z lewej strony, wysoko wychodzi, tam Jarrells w obronie. Persons tymczasem do Delasza, Delasz, przy nim Sulima. Delasz idzie w górę, nic z tego nie będzie, kto tam zbierze, świetnie Almeida pod koszem. Almeida, czy ta sportowa złość, oddał do Jarrellsa. Jarrells z prawej strony do Almeidy. Almeida faulowany. Trafia, ale sędziowie nie zaliczają tych punktów. No, dzisiaj Iwan Almeida zaczyna ten mecz znakomicie. 6 punktów w 6 minut, a właściwie to w 5 i 12 sekund. I rozpoczyna Curtis Jarrells spod kosza, ale sędziowie pokazują, że nie. Michał Proz jako główny, Arnold Kungilo jako asystent i Jakub Pietrzak też jako asystent dzisiaj w tym meczu. Tymczasem Almeida na prawo, Curtis Jarrells nie trafia i nie zbiera. Persons zebrał, szybciutko tam pod nasz kosz się przemieszcza. Przewinienie Iwana Almeidy, pokazuje tam Matthias Zellner, trener drużyny GTK, że było przewinienie niesportowe. Iwan Almeida po raz pierwszy w dzisiejszym meczu fauluje. Pięknie tutaj ogląda się mecze w tej małej arenie Gliwice. Tutaj około 1200 osób może wejść na trybuny. Tak jak mówiłem, za ścianą ta 17-tysięczna, ogromna, chyba największa w tej chwili w Polsce hala.
Chyba, że Tauron Arena w Krakowie jest większa, ale wydaje mi się, że nie. Tymczasem tutaj, tak jak powiedziałem, no dobrze się to ogląda, dlatego że kameralna taka hala, piękna, duża tablica, na której punkty, czas, poszczególne elementy tego koszykarskiego statystycznego świadka się pojawiają. Teraz fauluje Sulima Delasza. Delasz trafia, więc mają dwa punkty zawodnicy GTK i jeszcze dodatkowy rzut wolny Mario Delasz w tym momencie i drużyna włocławska prowadzi trzema punktami, 12 do 9. Curtis Gerals teraz przy piłce na lewej stronie. Gerals do Almeidy. Almeida, Gerals od poniedziałku we Włocławku. Almeida na prawo do Lichodieja, ten przymierzył, za trzy nie trafił. Sulima zbija, Almeida na środku, Iwan Almeida. Teraz tam mija rywala, wchodzi na kosz i są dwa punkty Iwana Almeidy. 14 do 9. Pięciopunktowe prowadzenie. Persons do Delasza. Delasz też dwóch nowych zawodników szybko wprowadził na boisko trener Zelder. I tymczasem Varnado z lewej strony. Varnado. Przejmują nasi. Nie, tylko na chwilę, bo łapie piłkę Mario Delasz i jest 14 do 11. Curtis Gerals. Gerals z prawej strony. Gerals już tam przygotowany do gry Artur Mielczarek, którego na czwórkę przebranżowił Przemysław Frasunkiewicz. Błąd teraz Walerego Lichodieja i nie trafiają jednak gość z podarze po przejęciu tej piłki. Sytuacja sporna czy noga? Noga Sulimy, piłka dla drużyny GTK Gliwice. Gdzieś tam to moje gardło połaskotane przez to zimne powietrze. Tutaj strasznie śnieżnie w Gliwicach, jak dojeżdżaliśmy to z Piotrkiem Kieplinem. Wyglądaliśmy przez te samochodowe okna z takim podziwem, że aż tak dużo śniegu tutaj na Śląsku napadało. No ale też ta zima na dobre nam się rozpoczęła, tak jak i na dobre rozkręcił się ten mecz i mamy trzy punkty zdobyte przez Hendersona i remis 14 do 14. Mielczarek. Mielczarek do Sulimy, Sulima do Almeidy. Almeida z prawej strony. Teraz oddał do Gerelsa. Gerals z lewej strony, Gerals do Almeidy, Almeida świetnie przymierzył tam za trzy i trafił Iwar, brawo, 17 do 14. Almeida już w pierwszej kwarcie ma 8 minut 11 punktów. Gdzieś tam rozpoczynają kolejną akcję z prawej strony gracze GTK. Varnado, Henderson, przewinienie ofensywne Mario Delasza. I będzie zmiana w zespole gospodarzy. Opuści boisko Mario Delasz. Nie. Jordan Varnado. A w jego miejsce na placu gry z numerem 13 Szymon Szymański. No też problemy kadrowe drużyny GTK aż nadto widoczne były w ostatnich spotkaniach. Perkins, ich najlepszy zawodnik, wyjechał grać gdzie indziej. Tymczasem Mielczarek do Almeidy. Almeida dzisiaj tutaj świetnie mecz zaczął. Oddał teraz do Zamojskiego. Ten jednak nie trafia. Kto tam zbierze? Bogis przy piłce. Bogis z prawej strony. Shannon Bogis. Na lewo jest Persons przy piłce. Idzie na kosz. Nie ma punktów. I zbiera Przemek Zamojski. Jeszcze jest Gerals do Almeidy. Almeida! Ależ akcja! Ależ wsad! Iwana i 13 punktów z 19 Arminu, 14 punktów mają Gliwice. Minuta 40 do końca kwarty. Tymczasem z prawej strony przewinienie Artura Mielczarka. Piłka będzie w rękach zawodników GTK. Ależ to była akcja Zamojskiego z Almeidą. Zakończona niezwykle efektownym wsadem Iwana. A po raz pierwszy na boisku w drużynie Anwilu Kendall Dykes. Mamy na boisku 3-0, znaczy w drużynie 3-0, 0 na plecach u Andrzeja Pluty i 2-0 na plecach u Kendala Dykesa. Wczoraj nawet rozgorzała dyskusja, na którą się włączyłem na Twitterze, jak będą sędziowie rozróżniać 1-0 od 2-0.
No jasne to jest. Jedną ręką pokazuje się zawodnika, który gra z jednym zerem, a dwiema rękami zawodnika z dwoma zerami. 19-14 w tym momencie. Strata GTK rozpoczyna Curtis Jarrells z kolejną akcją Anvil. Jarrells na środku. Jarrells jest teraz już po lewej stronie. Przymierzył za trzy punkty. Nie trafił. Sulima zebrał. Nie, oj, tam przewinienie Mario Delasza. Niebezpiecznie to wyglądało. O, odwinął się jakoś tak w powietrzu nasz żubr. I spadł na parkiet. Będzie wykonywał dwa rzuty wolne. Drugie przewinienie Mario Delasza. Dwa faule ma też Szewczyk. W Anvilu jak na razie nikt dwóch fauli na koncie nie ma, a Sulima za chwilę będzie mógł mieć dwa punkty na swoim koncie, bo na razie w Anvilu na tych 19 punktów tylko dwóch graczy je zdobywało. 13 Almeida i 6 Ibica Radic. Teraz już jest trzeci punktujący Krzysztof Sulima. Pierwszy punkt na jego koncie. 20-14 prowadzi Anvil. Jeszcze raz Krzysztof Sulima. I za drugim razem także trafia. Minuta i 14 sekund do końca tej kwarty numer 1, a drużyna Anvilu ma 7 punktów przewagi. 5 fauli gospodarzy, 4 Anvilu, więc już każdy kolejny to będą, poza ofensywnymi oczywiście, to będą rzuty. Jest tam z lewej strony Persons, wyszedł do niego Jarrells. Oddał teraz do Szymańskiego, Szymański do Personsa na lewo. Wypychają nasi rywali, świetnie, Zamoj w obronie. 2 sekundy zostały, Persons rzuca i nieprawdopodobne, trafia, oddając rzut na 0,2 sekundy przed końcem akcji. I już teraz przy piłce Kendall Dykes z lewej strony. Dykes schodzi tam na kosz, ale świetne podanie do Zamojskiego i przewinienie mamy Taylora Personsa. Ależ Dykes tam wyszukał Zamoja pod koszem. Zna Kendall Dykes Przemysława Frasunkiewicza. W zeszłym sezonie mieli przyjemność pracować krótko, bo krótko w Arce Gdynia, bo koronawirus im przeszkodził. No ale teraz przybył do Włocławka po to, żeby... do Włocławka jeszcze nie przybył, bo na razie to wylądował w Krakowie, dojechał na mecz do Gliwic i dopiero z drużyną autokarem wróci do Włocławka i po raz pierwszy zobaczy Włocławek dzisiaj w nocy. Kendall Dykes, tymczasem Przemek Zamojski za pierwszym razem trafia, 22-17. Jeszcze jedna próba Zamoja w tym momencie i mamy prowadzenie Anvilu 22-17, bo Zamojski za drugim razem nie trafił. Wojtek Tomaszewski wchodzi na boisko na ostatnie 35 sekund pierwszej kwarty. Jeszcze dzisiaj nie grał Andrzej Pluta. Tymczasem Persons do Bogisa. Bogis do Personsa. No ten długi skład nam jest potrzebny. Tak jak mówiłem, ta bańka Pucharu Europy FIBA u nas to będzie też wysiłek. 3 mecze w ciągu 4 dni na dużych obrotach. I będą potrzebni nam wszyscy zawodnicy do gry. Mówi Frasunkiewicz o tym, że będziemy grali pełną jedenastką. Błąd kroków, oczywiście. Błąd kroków teraz zawodników gospodarzy, a konkretnie Terry Henderson go popełnił i na 12 sekund przed końcem kwarty rozpocznie Anvil. Tomaszewski wyprowadza piłkę z lewej strony do Dykesa. Dykes na środku, 11 sekund. Kendall Dykes już jest na połowie rywali, 7 sekund do końca. Dykes, zgubił piłkę Kendalli, teraz jeszcze będą mieli szansę wykorzystać to zawodnicy GTK, ale tego nie robią. 22-17, 5-punktowe prowadzenie Anvilu Włocławek w tym momencie po tej pierwszej kwarcie dzisiejszego spotkania. To najwyższa pora, żeby zajrzeć do... statystyk tego dzisiejszego spotkania. Powiem na początku tego statystycznego elementarza, że tak powiem, że Stelmet Zastal Enea BC Zielona Góra pokonał bardzo wysoko MKS Dąbrowę Górniczą na wyjeździe 97-69. To spotkanie zakończyło się kilka minut przed tym meczem, który mamy przyjemność teraz oglądać, a patrząc w statystyki dzisiejszego spotkania, to powiedzieć warto o tym, że jeśli chodzi o procent rzutów, tutaj lepsza drużyna Anvilu. 7 na 12 trafiliśmy jak na razie. 7 na 14 drużyna Gliwic, my 8 na 16. Tutaj widzę jeszcze zmieniają się te statystyki, jeśli chodzi właśnie o te rzuty z gry. 8 na 16 trafił Anvil, to nam daje 50%. 7 na 14 drużyna z Gliwic,
to też im daje 50%, a więc równo w tym elemencie. Za 2 punkty 5 na 10 trafiły Gliwice, 50% skuteczności, my 7 na 12, to jest 58%. Za 3 punkty dwukrotnie umieścili piłkę w koszu gracze gospodarzy na 5 rzutów, to im dało 40% skuteczności, my raz trafiliśmy na 4 rzuty, co nam dało 25% skuteczności. No i teraz jeszcze rzuty jednopunktowe, 1 na 1 Gliwic, 5 na 7 Anwilu. Sporo tych wolnych rzucaliśmy w pierwszej kwarcie. 10 zbiórek mają Gliwice, tylko 7 zbiórek Anwil. 6 asyst drużyny GTK, 4 asysty Anwilu, przechwyty 2 mają gospodarze, 2 drużyny Anwilu. No i jeszcze bloki 1 ma Anwil. Straty natomiast 7 strat aż popełniła drużyna GTK w tym dzisiejszym meczu, ale wynika to też z naszej dobrej obrony. Najskuteczniejsi gracze w obu drużynach: Almeida w Anwilu, Henderson w Gliwicach. Almeida ma 13 punktów, Henderson 5. Zaczynamy drugą kwartę. Zaczynamy drugą kwartę od faulu Wojtka Tomaszewskiego. Sędzia Coman Gillo przewinienie odgwizdał. Pierwszy faul Wojtka Tomaszewskiego w dzisiejszym meczu. Zaczęliśmy tę drugą kwartę piątką: Tomaszewski, Dykes, Jerels, Sulima, Mielczarek. Jest tam przy piłce teraz drużyna gospodarzy. Persons. Persons z odchylenia rzuca, nie trafia. Walczy Mielczarek, walczy Tomaszewski i Tomaszewski zbiera. Jerels z prawej strony. Oddał teraz do Mielczarka. Mielczarek do Dykesa. Dykes na obwodzie. Oj, podwojony tam mocno. Oddał do Mielczarka. Ten świetnie wypatrzył Wojtka Tomaszewskiego. Wojtek nie trafia. Zebrał Dykes. 6 sekund do końca akcji. Dykes na pół dystansie. Za 2 nie trafia. Tomaszewski zbiera świetnie. I piłka będzie jednak dla drużyny gości. Nie. Dla gospodarzy. Dla drużyny GTK. Zebrał tę piłkę Wojtek Tomaszewski. Świetnie tam poszedł powalczyć. Wraca Szymon Szewczyk za Mario Delasza na boisko. A Persons rozpoczyna. No teraz myślę, że Dykes troszeczkę źle zagrał, bo był tam na czystej pozycji Mielczarek. Wróci Rotney Clark na boisko. Tymczasem Szewczyk walczy z Sulimą. Mamy przewinienie Sulimy. Z lewej strony rozpocznie drużyna GTK. Siada Tomaszewski w jego miejsce, Rotney Clark. No teraz ciekaw jestem, kto tu będzie rozgrywał. Wydaje się, że Jerels. Clark pójdzie na dwójkę, Dykes na trójkę. Mielczarek na czwórkę, no a Sulima gra na piątce. O, tutaj myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Świetnie Mielczarek w obronie zabiera piłkę rywalom. Oddał teraz do Dykesa, ten do Sulimy. Ależ to było podanie Kendala Dykesa, kapitalne. I 24 do 17. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo ciekawie rozpoczął się ten mecz w drugiej kwarcie dla Anwilu. Dobre w obronie, zwód, próba zabrania piłki teraz przez Sulimę i świetnie zabiera to Sulima. Mielczarek z lewej strony, ach, nie trafił, ale Sulima walczy, Dykes zbiera. Cóż za walka naszych dzisiaj, da, świetnie! I Curtis Jerels wita się także z Polską Ligą Koszykówki, zapisując się w statystykach 27 do 17. No dobrze, świetnie walczą dzisiaj w obronie nasi. Przerwa dla trenera Matiasa Zellnera. 27-17, 3 punkty Jerelsa, pierwsze w PLK. No tutaj Szymon Szewczyk mówił o nim, że to dobry zawodnik, bardzo ciekawy gracz, tak jak to wspomniał Szymon. No, step back na prawą nogę do tyłu przy rzucie lewą ręką. Ale Anwil zaczął grać w obronie w tym meczu dzisiaj. Dobrze, no ale też należy podkreślić znakomity początek Iwana Almeidy. Teraz go nie ma na boisku, ale też mówił o tym Przemysław Frasunkiewicz, że tutaj wszyscy będą dostawać swoje szanse, wszyscy będą grać. Co ciekawe, jeszcze dzisiaj nie mieliśmy Andrzeja Pluty na boisku. Ale to się pewnie zmieni. Tymczasem świetne też granie na centrze Krzysztofa Sulimy. Teraz jednak wraca Iwica Radic. Sulima odpocznie. Koniec,
jest przy piłce Persons, który będzie spod własnego kosza wprowadzał piłkę do gry. Tymczasem jest Persons na środku, oddał do Szewczyka. Szewczyk do Personsa. Persons teraz tam z lewej strony. Clark wychodzi wysoko, znowu dobrze w obronie nasi, blisko przechwytu, ale Szewczyk tam najlepszy pod koszem i jest 27-19. Rodney Clark. Clark rozpoczyna kolejną akcję. Rodney Clark wchodzi tam pod kosz, źle przejmuje to Szewczyk, ale błąd teraz Szewczyka, który przeprasza swoich kolegów, bo wyrzucili tę piłkę w aut zawodnicy GTK, a konkretnie właśnie Szymon Szewczyk. Podbiegł tam Kamil Sadowski do Przemysława Frasunkiewicza, krzyknął mu coś na ucho. Jeśli można krzyknąć na ucho. Szepnął mu coś na ucho oczywiście. Tymczasem Curtis Jarrells na środku oddał na lewo do Dykesa. Dykes z lewej strony. Dykes do Clarka. 10 sekund do końca akcji. Rodney z prawej strony, Rodney Clark. Clark idzie tam pod kosz, o tablicę trafia, brawo. 7,5 minuty do końca drugiej kwarty, 29-19 prowadzi Anvil. I przy piłce jest teraz Tyler Persons. Oddał do Gołębiowskiego. Gołębiowski tam teraz przymierzył, ale nie trafił, zebrał Henderson i o tablicę 2 punkty, 29-21. Rozpoczyna Curtis Jarrells. No myślę, że sporo minut dzisiaj powinien dostać, bo tutaj jest okazja go przetestować na tej jedynce. Dać mu się skleić z drużyną. Jarrells! Druga trójka w dzisiejszym meczu i 32-21 prowadzi Anvil. Jest przy piłce teraz Persons. Persons na lewej stronie Szewczyk. Przewinienie Radicza, który to faul Iwicy w tym dzisiejszym meczu. Pierwszy faul Iwicy Radicza, ale to jest trzeci faul Anvilu za Jarrellsa na boisku. Iwan Almeida. 13 punktów Iwana, 6 Jarrellsa, 2 Clarka, 4 Sulimy, 1 Zamojskiego i 6 Radicza w drużynie gospodarzy. 3 punkty Persons, 7 Henderson, Gołębiowski 4, 3 Delas, 2 Varnado i 2 Szewczyk. Rozpoczyna GTK. Persons na środku, on teraz tam z prawej strony przy piłce, Dykes przy nim wysoko, Szewczyk do Personsa, ależ bronią nasi bardzo mocno, natomiast uwolnił się tam z prawej strony Varnado, który jednak nie trafia i mamy przewinienie któregoś z graczy Anvilu pod koszem. Kto tam faulował? Czekam na decyzję sędziów. Czyje przewinienie? A więc Rodney Clark pokazał tutaj Arnold Common Gillo, że Rodney Clark faulował w tej akcji. 6 minut 30 sekund do końca drugiej kwarty. Prowadzenie Anvilu 32-22. I za chwileczkę tam drugą próbę swoją z linii rzutów wolnych wykonywał będzie Olek Wiśniewski. I też trafia, a więc 9-punktowe prowadzenie Anvilu w tym momencie. Tymczasem jest przy piłce drużyna włocławska. Radicz do Clarka. Clark jest tam na obwodzie, przymierzył za trzy, Rodney nie trafił. Kto zebrał? Varnado. Przy nim Mielczarek, który się tam jednak przewrócił. Wróci na boisko Przemek Zamojski, chyba zmieni Clarka. Tymczasem Varnado za trzy trafia. 32-26. I wejdzie też Valery Lichodiej na plac gry. Tymczasem jest przy piłce Dykes do Almeidy. Almeida z prawej strony. Almeida ruszył tam na kosz. Przewinienie zawodnika GTK i rozpocznie zespół włocławski zaraz kolejną akcję, ale jest przy piłce teraz tam Clark, a na ławce siadają Mielczarek i Dykes, na boisku Lichodiej i Zamojski, a więc taka piątka, jak zaczynała mecz w tej chwili na boisku na 6 minut przed końcem drugiej kwarty. Wracamy do tego ustawienia wyjściowego. Jest jeszcze zmiana w drużynie gospodarzy. Łukasz Diduszko pojawił się na boisku. Zmienił Hendersona. Tymczasem Clark, Rodney Clark. Piłka dla Anvilu, bo Szewczyk ją wybija podczas tego wyprowadzenia. Z prawej strony tam rozpocznie Rodney. Oddał już mu piłkę sędzia Pietrzak. I jest Almeida. Almeida idzie w górę i nie ma punktów. Szkoda.
Ależ tamta piłka zawisła długo na obręczy. Persons, przy nim Zamojski. Persons, 7 punktów przewagi ma Anwil, ale teraz Szewczyk trafia za 3 i czas dla Przemysława Frasunkiewicza, bo drużyna włocławska straciła sporo z tej przewagi. Zostały tylko 4 oczka na korzyść drużyny włocławskiej. I już Przemysław Frasunkiewicz rozrysowuje tam naszym graczom jakąś akcję. Korzysta też z tej przerwy trener Zellner. Tymczasem ja wracam do statystyk tego dzisiejszego pojedynku, bo nie mówiłem o osiągnięciach indywidualnych. Wspominałem o punktach, że najwięcej w tym meczu jak na razie w drużynie Anwilu ma Almeida. 13, 6 punktów ma Radicz, a także Jerels. 2 punkty Clarka, 4 Sulimy, 1 Zamojskiego i 6 Radicza. Natomiast w drużynie gospodarzy Persons 3, Wiśniewski 2, Henderson 7, Gołębiowski 4, Delasz 3, Warnado 4 i Szewczyk 5. Popatrzmy na zbiórki. Jeśli chodzi o zbiórki w tym dzisiejszym spotkaniu, to jak na razie najskuteczniej zbiera piłkę z tablic Jordan Warnado. 4 zbiórki, Henderson 2 i Bogues 2 w drużynie gospodarzy. Van Wilu Sulima z 3 zbiórkami, Radicz 2 i Tomaszewski ma 1. Jeśli chodzi o asysty, 3 zbiórki, asysty, przepraszam, Personsa, 2 Almeidy, 2 ma także Warnado wśród gospodarzy i Dykes w Anwilu. A przy piłce teraz Zamojski oddaje ją do Clarka. Clark jest na lewej stronie. Rodney Clark, Clark do Lichodieja, Lichodiej, walczą tam mocno nasi pod koszem. Lichodiej do Almeidy, Almeida. 9 sekund do końca akcji. Podwojony Almeida. Faul ofensywny Iwana Almeidy zagwizdali sędziowie. A więc przewinienie Iwana drugie w dzisiejszym meczu. Szybciutko będzie zmiana. Wejdzie za niego na boisko Jerels. Nie, jednak za Clarka wchodzi Jerels na plac gry. Ma pretensje jakieś do Rotneya teraz Przemysław Frasunkiewicz, a tymczasem Gliwice odrabiają straty. 5 minut 25 sekund do końca drugiej kwarty i przy piłce mamy w tym momencie w drużynie gospodarzy Bogiesa. Bogies tam do Szewczyka, Szewczyk do Warnado. Warnado walczy z Almeidą, Warnado podwojony, zablokowany świetnie przez Radicza, ale złapał tę piłkę Szewczyk z lewej strony, który jednak nie trafił i Zamojski rozpoczyna akcję Anwilu. Zamojski ściął do środka, świetnie do Radicza, Radicz tam pod koszem walczy z Szewczykiem, poszedł w górę i nie trafił Iwica. Wracamy więc pod nasz kosz do obrony. Jest z prawej strony Bogis. Bogis, wróci Dykes na boisko. Bogis tymczasem nie trafia, zebrał Radicz do Jerelsa. Jerels teraz na prawej stronie. Jerels, Curtis Jerels cały czas. Jerels oddał na środek do Lichodieja. Lichodiej, ależ tam walka. Sytuacja rzutu spornego będzie oczywiście. Przewinienie Lichodieja odgwizdują sędziowie. Usiądzie Almeida, w jego miejsce Dykes na boisku. Siada Almeida. Kendall Dykes na boisku za niego, a Łukasz Diduszko wykonywał będzie rzuty wolne, bo to już nawet nie zauważyłem. Piąte przewinienie Anwilu w tej części meczu. No mówił o tej dużej rotacji Przemysław Frasunkiewicz przed tym dzisiejszym spotkaniem, że mnóstwo tych zmian będzie. Diduszko nie trafia. No i jak tak patrzymy na to, co się dzieje, to rzeczywiście mniej więcej równo wszyscy w tym pojedynku dzielą się na parkiecie minutami w drużynie Anwilu. Za chwilę słówko o tym. Tymczasem Diduszko trafia. Jeden z dwóch rzutów jest 32-29, a więc mamy trzypunktowe prowadzenie Anwilu. A jeśli chodzi o te minuty, to najwięcej jak na razie w Anwilu na boisku spędził właśnie Almeida. Prawie 11. Tymczasem Radicz. Radicz! Świetnie, Iwica! Brawo! Ominął tam Szewczyka jak słupek na stoku alpejskim Alberto Tomba w latach 80. i prowadzi Anwil 34-29. Jest Diduszko. Diduszko teraz przetransportował tę piłkę do Szewczyka. Ten przymierzył za 3 i trafił z faulem za 3 punkty. Szymon Szewczyk, a więc jest 34-32 i dodatkowy rzut wolny Szymona Szewczyka. Usiądzie Iwica Radicz, który ma drugie przewinienie, a w jego miejsce na boisko wraca Krzysztof Sulima. Siada Radicz.
coś tam mu też na ucho szepcze Przemysław Frasunkiewicz, tłumaczy chyba, jakie tam błędy popełnił w tej akcji. A Szymon Szewczyk dzisiaj tutaj jak na razie 8 punktów, szansa teraz na 9, szybko złapał dwa faule Szewcu, ale później zaczął grać zdecydowanie oszczędnie, jeśli chodzi o to używanie nieczystych zagrań. I teraz już pod koniec drugiej kwarty, dokładnie na 3 minuty i 36 sekund przed jej końcem, cały czas z dwoma faulami. A tymczasem tylko jeden punkt przewagi Anwilu, a było już 10. Jeszcze teraz błąd Zamojskiego, który wyszedł z piłką za linię końcową. Rozpocznie jednak Anwil, bo myślałem, że tam Zamojski wyszedł z piłką za linię końcową, ale sędzia Angelo popukał się w klatkę piersiową, pokazał, że to chyba jego błąd i rozpocznie Anwil jeszcze raz za linii końcowej. Ma pretensję Frasunkiewicz, że tak się męczymy z wyprowadzeniem piłki właśnie spod kosza. Tymczasem jest Zamojski do Dykesa. Kendall Dykes na lewej stronie, 3.50 do końca. Dykes minął Gołębiowskiego, ruszył tam na kosz, oddał rzut i trafił. I są też pierwsze punkty Dykesa w drużynie Anwilu Włocławek, a więc jest 7. graczem Anwilu, który dzisiaj wpisał się na listę strzelców. Tymczasem po lewej stronie jest Szewczyk, zszedł już na prawo, oddał do Bogisa. Bogis do Szewczyka, Szewczyk za 3, tym razem niecelnie, zebrał jednak Gołębiowski, któremu zabrał piłkę świetnie. Gerald i rozpoczyna Anwil swoją akcję. Zamojski, brawo! 39-33, kapitalna asysta Curtisa Gerralda. Wzdłuż całego boiska, wzdłuż tej linii bocznej od naszego kosza zaczął ta piłka, przefrunęła całą długość boiska. Tutaj już czekał na wysokości kąta 45 stopni Przemek Zamojski. Dostał tę piłkę, nie zawahał się, od razu ciachnął, machnął i jest 39-33, bo to był rzut trzypunktowy. A wracając do tych minut, no to popatrzmy. Rodney Clark 8 minut 10 sekund na boisku, Almeida 10.53, Zamojski 11.34, no teraz on jest najdłużej grającym, Lichodi 9.18, Radic 8.43, Dykes 6.59, Gerralds 10.32, Sulima 7.49, Mielczarek 7.14, jeszcze Tomaszewski zagrał przez minutę i 28 sekund, nie grali dzisiaj Pluta i Piątek jak na razie. Tymczasem czas dla Matiasa Zellnera. I koniec tego czasu wziętego przez trenera gospodarzy. Anwil jeszcze tam przy Frasunkiewiczu. Anwil jeszcze nie grali dzisiaj przy swoim trenerze. A więc jeszcze tam ma im coś do przekazania Przemysław Frasunkiewicz. 3 minuty i 14 sekund do końca drugiej kwarty. Jak się będą układać te kolejne minuty? Widać, że tutaj mają przyzwolenie na szybkie rzuty zawodnicy Anwilu. I rozpoczyna drużyna gospodarzy przy 6-punktowym prowadzeniu Włocławia. Z prawej strony jest Diduszko. Diduszko teraz do Warnado, ten spod kosza jest 39-35. Kendall Dykes na prawej stronie. Dykes rozpoczyna kolejną akcję. Kendall Dykes wypatrzył tam Gerralda, ale przeciął lot piłki Mario Delasz i strata Anwilu. I teraz nie było tam faulu. Przejmuje Curtis Gerralds. Gerralds oddał do Dykesa. Dykes na pół dystansie przymierzył, nie trafił. Kto zbierze? Delasz. Za chwileczkę tam będzie jakaś zmiana w drużynie Anwilu. Nie. Odwrócił się Frasunkiewicz do ławki, chciał coś pokazać, ale wrócił twarzą w stronę boiska. Tymczasem Gołębiowski do Delasza. Delasz z powrotem do Gołębiowskiego. Gołębiowski za 3 punkty przymierzył, odpalił, nie trafił, zebrał Kendall Dykes. I już atakuje Anwil, jest teraz przy piłce Dykes, 2 minuty 10 sekund do końca drugiej kwarty. Curtis Gerralds na lewej stronie, przeciął tam linię obrony, świetnie wszedł pod kosz. Zdobył 2 punkty i Anwil prowadzi 41-35, a Gerralds ma 8 punktów. Wejdzie Rodney Clark z powrotem na boisko. Tymczasem na prawej stronie jest Diduszko, przy nim Lichodiej. Zabierają piłkę nasi, teraz tam Gerralds z Dykesem sobie przeszkodzili. Gerralds
na lewej stronie, uspokoił to, spojrzał na kolegów, oddał do Dykesa. Dykes, przy nim jest Gołębiowski, Kendall Dykes. On lubi te rzuty z odejścia z pół dystansu. 43-35. 8 punktów przewagi Anwilu. I rozpoczyna GTK. Mario Delasz, minuta 20 do końca pierwszej kwarty. Tymczasem przy piłce jest teraz Persons. No jeszcze tutaj przypomnijmy, że gramy dzisiaj bez naszego podstawowego, ależ teraz akcja tam Bogisa, który wszedł pod kosz, przewracając się, zdobył 2 punkty. Bez Shauna Jonesa gramy oczywiście, bo to o tym trzeba pamiętać. Jak wróci, to jeszcze dołoży nam pod koszem. Tymczasem Lichodiej nie trafił, ale sfaulował chyba Diduszko. I będzie piłkę miał Anvil. Rotney Clark wchodzi na boisko, a usiądzie na łapkę Curtis Gerrards. Z prawej strony rozpocznie Clark. Podwójna zmiana także w drużynie Gliwic. Jest Henderson na boisku i jest na boisku chyba Vornado, bo Bogus był. Więc Kendall Dykes z prawej strony, 10 sekund do końca akcji. Dykes bez faulu na prawą stronę do Zamojskiego. 4 sekundy, Zamojski. Czyli tam faul, błąd 3 sekund, podpowiada mi tutaj Piotrek Kieplin. Krzysztofa Sulimy. I strata teraz Sanwiru w taki sposób. Jeszcze tam Arnold Coman-Gillo, arbiter, dzisiaj prowadzący jeden z trzech to spotkanie. I rozpocznie drużyna gospodarzy. Persons do Hendersona, ten z powrotem do Personsa. Jeszcze zostało 40 sekund do końca drugiej kwarty. Jest Mario Delasz przy piłce. Delasz oddał do Hendersona. Henderson, wysoko przy nim jest tam Dykes. Z lewej strony jest Jordan Vornado. On tam przymierzył z narożnika, nie trafił. Zebrał Dykes. Mamy 24 sekundy. I co my teraz zagramy? Strata. No co ty robisz, pokazuje Frasunkiewicz do Dykesa. 24 sekundy mieliśmy, mogliśmy to zagrać do końca i to sugeruje teraz naszemu zawodnikowi Przemysław Frasunkiewicz. Niepotrzebnie zupełnie, można było tak naprawdę zagrać, utrzymać tę piłkę i spróbować jeszcze rzutu w ostatnich sekundach, a tak to będą mieli właśnie piłkę zawodnicy GTK i oni będą mieli okazję zmniejszyć te 6 punktów przewagi Anwilu do przerwy. Na 3 na przykład. Persons przymierzył za 3 i nie trafił. Kto tam zbierze? Henderson? Nie trafia, a więc 6 punktów przewagi Anwilu po pierwszych 20 minutach tego dzisiejszego pojedynku. To dobrze, że nie udało się gospodarzom zdobyć punktów. Teraz tam do szatni pójdą jedni i drudzy. Podsumujmy tę pierwszą połowę dzisiejszego spotkania. Pierwsza kwarta wygrana przez drużynę Anwilu 5 punktami, 22 do 17, druga 1 punktem, 21 do 20. Suma summarum po pierwszych 20 minutach 43 do 37 dla Anwilu. 6 punktami prowadzą włocławianie. Mamy tutaj teraz taką sytuację, że tak, Dykes ma 4 punkty, Gerrards 8, Clark 2, 13 Almeida, 4 Sulima, 4 Zamojski, 8 Radicz w drużynie gospodarzy, Persons 3, Wiśniewski 2, Henderson 7, Bogis 2, Gołębiowski 4, Delasz 3, Vornado 6, Diduszko 1 i Szymon Szewczyk 9 punktów. Zapraszam teraz na przerwę, a w przerwie jak zawsze tradycyjnie zapraszam na przedmeczowe rozmowy, które przeprowadziłem z Szymonem Szewczykiem, Krzysztofem Sulimą i Grzegorzem Korzanem. No, do usłyszenia po tych wywiadach właśnie. Szymon Szewczyk, jednym z moich gości przed dzisiejszym spotkaniem. Szymon, czy pamiętasz, gdzie Anwil wygrał swoje ostatnie spotkanie wyjazdowe w ogóle w polskiej lidze koszykówki? Nie wiem, w zeszłym sezonie w Gliwicach. Dokładnie, to jest moment, kiedy, od kiedy tak naprawdę kibice we Włocławku czekają na wyjazdowe zwycięstwo. Ty wtedy jeszcze grałeś w Anwilu, teraz jesteś po drugiej stronie. Oba kluby łączy jedno, mnóstwo zmian personalnych w trakcie sezonu. To chyba nie najlepiej wpływa na drużynę. No wiesz co, zależy. Zmiany zmianami, czasami korekty są potrzebne. I tutaj jest, wiesz, kwestia też tego, kogo sprowadzasz, jaką jakość i tak dalej. Oczywiście. Anvil ma swoje problemy na swoim podwórku, ja się tym nie zajmuję, mnie to nie interesuje, po prostu widzę i tyle. Oczywiście jestem gdzieś związany z emocjonalnie z tym klubem i
zdaję sobie sprawę, jak to mniej więcej wpływa na całą organizację, na wszystkich, ale to już jest, że tak powiem, nie mój problem i tyle. W tym momencie dla mnie jest najważniejsze to, żebyśmy my, że tak powiem, walczyli nadal o play-offy i to jest kluczowe dla mnie w tym sezonie, bo taki cel mamy i do tego dążymy. Zmiany personalne, które nastąpiły, wynikały z różnych sytuacji i tak dalej, ale wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy przyszli, staną na wysokości zadania oraz spełnią te oczekiwania, w których ja również w nich popadam. Obie drużyny są w tej samej sytuacji, bo przeciwko sobie dzisiaj będą miały dwóch zupełnie nowych zawodników u rywali. U was jest Perkins i Delasz, w Anvilu Dykes i Gerals. Persons, przepraszam. Bardzo mamy personalny krawiec. Tak, Persons i Delasz. Trudno się przygotować na mecz, w którym u rywali zagrają goście, których tak naprawdę nie widziałeś w poprzednich meczach? Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o jednego od was, to znam doskonale Gerelsa, który grał w Lidze Włoskiej. Wiem doskonale, jak lubię grać, leworęczny, że tak powiem, ze stepbackiem w prawą stronę do tyłu. Wiesz, to są kreatorzy, którzy potrafią sami po prostu zdobywać punkty seriami. No najważniejsze i uczulałem to moich zawodników, jak grają, co grają i w jaki sposób. Oczywiście. Czyli podpowiadałeś trenerowi, bo oczywiście, to chciałem zapytać. Jak najbardziej, że podpowiadałem. Nawet nie tylko co trenerowi, co bardziej samych zawodników, bo czasami wiesz, trenerowi możesz podpowiedzieć, a te wszystkie informacje nie dotrą potem do zawodników. Bardziej już rozmawiałem personalnie z samymi zawodnikami. No i mam nadzieję, że wyciągną jakieś niuanse i uwagi z tych właśnie słów, które do nich mówiłem. Jeszcze jedna ciekawa sytuacja. Ante Delasz to twój kolega z mistrzowskiego sezonu. Teraz jego brat, także w twojej drużynie rozmawialiście o tym? Tak, jak najbardziej. To były tak naprawdę jedno z pierwszych zdań, które żeśmy zamienili. Aha. Jak tam Ante właśnie, co u niego słychać i tak dalej. Tak naprawdę, kiedy spojrzałem na Mario, można powiedzieć, że kopia, kopiuj w klej, ale fajnie, bo za Ante cieszyłem się z mistrzostwa, mam nadzieję, że z Mario będę się cieszył z awansu do boju. Tego ci życzę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przed dzisiejszym meczem z GTK Gliwice, jednym z moich gości Krzysztof Sulima. Dzień dobry przede wszystkim. Krzysztof, na ostatniej konferencji prasowej trener Frasunkiewicz powiedział, że zostałeś przesunięty na pozycję centra. Jak się czujesz z powrotem najbliżej kosza, że tak powiem? No akurat sytuacja tego wymagała, tak, bo Sean Jones akurat wtedy doznał kontuzji, no i musiałem po prostu być przesunięty na centra. No, całe życie praktycznie grałem pod koszem, tak, i na tej piątce, więc dla mnie to nie było jakaś nowość, tak, tylko powrót do wcześniejszych, tak, wcześniejszej gry, tak jakby pod koszem, więc tutaj nie było po prostu problemu z tym, więc dobrze się czułem, najważniejsze, że trochę pomogłem drużynie, no wiadomo, nie udało się wygrać, ale mam nadzieję, że w dzisiejszym meczu już uda się nam zwyciężyć. No właśnie, to dzisiejsze spotkanie przed nami bardzo ciekawie się zapowiada, ale ty też chyba dużo tej roli podkoszowej będziesz miał w tym meczu, bo Szona nadal nie ma. Tak, Szona dalej nie ma, więc tutaj dalej będę występował na pozycji 5. No, wiadomo, zbiórki, dobre zasłony, rolowanie pod kosz, to co piątki robią i no i po prostu no, bieganie do szybkiego ataku i duża pomoc w obronie dla małych. 5 porażek z rzędu, to jest jednak bagaż taki, który wam chyba trochę ciąży. Jaka atmosfera w szatni po tych 5 porażkach? Nie myślimy o tym, że po prostu mamy 5 porażek, skupiamy się na tym meczu, żeby wygrać i chcemy to wygrać i jest dobra atmosfera, dobra po prostu takie czucie, tak, że jednak może to być dzisiejszy mecz, więc myślę, że będzie zwycięstwo. Rozmawiałem przed ostatnim meczem z Mateuszem Bartoszem ze szczecińskiego Kinga o tych zmianach w drużynach Ekstraklasy. No u nas też dzisiaj dwie kolejne nowe postacie pojawią się na parkiecie. Jak chłopaki wkomponowują się w zespół? Już mieliście okazję więcej porozmawiać? No już CJ przyjechał, wiadomo, troszeczkę wcześniej niż KD, więc tutaj będziemy cały czas im pomagać na boisku, tak żeby się wdrożyli jak najszybciej, tak na pewno nam pomogą. Każda nowa osoba to jest powiew nowej świeżości, więc myślę, że będzie dobrze. Trener Frasunkiewicz, to już ostatnie pytanie. Trener Frasunkiewicz powiedział, że powoli wdrażacie nowy system zupełnie obronny. Na jakim etapie jesteście? Na początkowym. Nie, no cały czas wiadomo, po jednej małej rzeczy dołączamy, tak, do tego zestawu obronnego. Bo wiadomo, jakbyśmy wszystko naraz daliby nam całą wiedzę, to troszeczkę bałaganu by się zrobiło. Więc powolutku, małymi kroczkami, tak samo, żebyśmy zaczęli właśnie zwycięstwo od tych małoludkich kroczków. Ostatni mecz, jak Janwil wygrał w zeszłym sezonie na wyjeździe, to był mecz w Gliwicach. Może dzisiaj rozpoczniemy serię zwycięską znowu. Dokładnie, mam taką nadzieję.
tego sobie życzmy. Dziękuję i teraz jeszcze raz powodzenia. Przed meczem z GTK Gliwice do drużyny Anwilu Włocławek dołączyło dwóch nowych zawodników i z Grzegorzem Korzanem chciałbym na początek parę słów o tych nowych graczach. No, na pewno obydwu dzisiaj zobaczymy na parkiecie, przynajmniej taki jest plan. Myślę, że nie będzie to jakiś pełen wymiar czasowy, ponieważ musimy delikatnie to wprowadzać. Jest dwóch nowych zawodników, ciężko będzie ich rzucić razem też na boisko, żeby to wszystko po prostu funkcjonowało, więc małymi krokami, myślę w ograniczonym wymiarze czasowym, natomiast na pewno obydwaj dostaną swoją szansę. Curtis Gerald jest z nami troszeczkę dłużej, już tutaj więcej tych elementów taktyki gdzieś przyswoił, zarówno w ataku, jak i w obronie. Kolejny kolega Kendall dojechał dopiero do nas tak naprawdę wczoraj wieczorem, dzisiaj jeden trening, także no tutaj tyle, ile się dało po prostu włożyć takich najprostszych elementów, żeby mogli coś zapamiętać, żeby mogli na tym boisku swoje minuty jakieś dostać. Gerald, tak jak powiedziałeś, jest od poniedziałku. Czy wyjdzie dziś w pierwszej piątce? Myślę, że nie. Nie chcę trener eksperymentować na początek, na razie. Czasami działa to tak, jak już przy poprzednim meczu mówiliśmy, że może nowy zawodnik zawsze oczywiście zacząć z podwójną energią i tak dalej, natomiast zespół jest w takim momencie, w którym trudno po prostu te eksperymenty gdzieś robić cały czas na tym żywym organizmie, jak to się mówi, więc myślę, że spokojnie. Nie ma Shona Jonesa, więc Krzysztof Sulima pójdzie na piątkę. Czy to będzie przesunięcie od najniższej pozycji do najwyższej kolejno poszczególnych zawodników? Akurat poszerzy nam się rotacja dzięki dwóm nowym zawodnikom, więc to nie będzie aż taki problem, jeśli chodzi o uzupełnienie tych małych pozycji. I Krzysiek na pewno swoje szanse na pozycji numer 5 dostanie. W ostatnim meczu sprawdził się tam bardzo dobrze, rolował szybko do kosza, znalazł swoje szanse. Także myślę, że dzisiaj też będzie w stanie to pokazać. A na kogo trzeba zwrócić szczególną uwagę w drużynie rywali przed dzisiejszym meczem? No na pewno oni mają też swoje problemy. Dokupili dwóch nowych zawodników. Persons, który jest na małych pozycjach, na pozycji 1-2 i Delasz, który będzie na wysokiej pozycji uzupełniał rotację. Natomiast ja myślę, że trzeba się skupić na zawodnikach, którzy pozostali, którzy tworzą początek zespołu, czyli na Bołksie, który teraz w ostatnim czasie startował jako rozgrywający, i na Hendersonie, który może wziąć crazy rzuty, jest strzelcem i może po prostu wziąć mecz w swoje ręce, ale nie możemy na pewno zapomnieć o kluczowym graczu, jakim jest Varnado, który gra, jak to się mówi, crazy mecze i może z niczego zrobić mnóstwo punktów, mnóstwo zbiórek, także na pewno tutaj będziemy chcieli na niego wyjść mocno, agresywnie, żeby zabrać mu jego szansę na zdobywanie łatwych punktów. Pamiętasz, gdzie wygraliśmy ostatnie wyjazdowe spotkanie w lidze? Tak, dokładnie pamiętam. Co prawda nie było to wysokie zwycięstwo, ale było to tutaj w Gliwicach. Tak, wtedy mieliśmy problemy kadrowe ogromne, z tego co pamiętam. No ale to może dzisiaj jest okazja zacząć tę zwycięską serię wyjazdową, bo tych spotkań wyjazdowych sporo przed nami. No, by tak się stało. Trudny terminarz, więc każde zwycięstwo na wyjeździe to będzie mały plusik i zwiększało będzie naszą szansę do tego, aby powalczyć w tym sezonie o najwyższe cele. Dziękuję Ci bardzo. Tyle Grzegorz Korzan, tyle Szymon Szewczyk, tyle Krzysztof Sulima. No i tyle do przerwy. Zawodnicy powolutku wracają na parkiet. Za 4 minuty i 30 sekund rozpocznie się druga połowa dzisiejszego spotkania. Pozwólcie chwilę odpocząć, pozwólcie chwilę odetchnąć. Za około 3 minuty usłyszymy się ponownie. Minuty.
Gliwice sezon 2020-2021. Przypomnijmy, dzisiejszy mecz rozgrywany jest piłką Molte. Firma Molte jest oficjalnym partnerem technicznym Energa Basket Ligi. Partnerem telewizyjnym Energa Basket Ligi w sezonie 2020-2021 jest Polsat Sport. Zapraszamy na stronę internetową Energa Basket Ligi www.plk.pl. Powolutku zbliża się wielkimi krokami trzecia kwarta pojedynku Anwilu Włocławek z GTK Gliwice, no właściwie to GTK Gliwice z Anwilem Włocławek, bo gramy w małej arenie w Gliwicach, 43-37, Anwil prowadzi z zespołem gospodarzy. No i chyba warto powiedzieć dwa słowa o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości, bo to bardzo, bardzo intensywne dni będą dla koszykarzy Anwilu Włocławek. Warto powiedzieć o tym, że już w najbliższą niedzielę, czyli za 3 dni gramy kolejny pojedynek. Jedziemy do Warszawy na mecz z Legią, to spotkanie o godzinie 17.35. Potem we wtorek, już nasi koszykarze prosto z Warszawy pojadą do Wrocławia. We wtorek gramy ze Śląskiem, tam o godzinie też 17.35. No i w następną sobotę, 23 stycznia, też kolejne spotkanie. Tym razem będzie to wyjazd do Dąbrowy Górniczej, a więc w ciągu kilku zaledwie dni aż 4 spotkania rozegrają nasi. Nogą odbijał teraz Gerald, bo rozpoczęła się trzecia kwarta i błąd Anwilu. No a potem będzie ta przerwa na bańkę FIBA Europe Cup i tam będą 3 mecze kolejne w 4 dni, a więc mnóstwo koszykówki nas czeka. Zapraszam gorąco, bo wszystkie mecze oczywiście w naszym radiu, na naszej stronie internetowej. A my tymczasem wracamy na parkiet, bo 30 sekund temu rozpoczęła się trzecia kwarta. Na początek strata Gerelsa, a teraz strata Szewczyka, który nie trafił do kosza. Zebrał Almeida. Almeida na prawo do Zamojskiego. Zamojski do Almeidy. Almeida ma po lewej Lichodieja. Świetne podanie Almeidy. Lichodiej ruszył tam na kosz, wyrzucił do Zamojskiego. Ten jednak błąd i strata kolejna Anwilu. Ale Almeida świetnie w obronie. Brawo! Oddał do Zamojskiego. Zamojski tam na pół dystansie za 2. Nie trafił. Kto zbierze? Jednak gospodarze. Bez faulu, ale punkty zaliczone. Zbyt długo już ta piłka była w powietrzu i zaczęła opadać powolutku. W związku z tym 43-39, a więc 4-punktowe prowadzenie Anwilu. No trzeba w końcu przełamać tutaj porażki, bo 5 z rzędu, ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek w historii naszych występów w Ekstraklasie mieliśmy 5 porażek z rzędu. Od kiedy ja pracuję, no były chyba 4 porażki z rzędu za czasów trenera Detka, były 4 porażki z rzędu za czasów chyba trenera Niedbalskiego, za Urlepa też pamiętam, jeden z pierwszych moich sezonów było kilka porażek z rzędu, ale 5 z rzędu, jak ktoś pamięta, przypomnijcie na Twitterze. Tymczasem Szewczyk na lewo do Wiśniewskiego, Wiśniewski za 3 i tylko jednopunktowe prowadzenie Anwilu, 43-42, za Radicza na boisko wejdzie Krzysztof Sulima. Tymczasem Almeida, jednopunktowe prowadzenie tylko Anwilu. Almeida do Gerelsa, ten przymierzył za 3 i proszę bardzo, 46-42. Czteropunktowe prowadzenie, a Gerels ma 11 punktów. Ułożona ręka, pewny rzut gracza z numerem 2, bo z 2 gra Gerels. Znowu Almeida blokuje, ale znowu sędziowie zaliczają punkty, 2 raz z rzędu. Siada Radicz w jego miejsce, Sulima, ależ ma pretensje do Radicza teraz. Przemysław Frasunkiewicz posłał Sulimę pod kosz. Tymczasem Almeida rozpoczyna kolejną akcję. Almeida z prawej strony, Iwan, przy nim Gołębiowski. Almeida ruszył na kosz, oddał prosto w ręce Szewczyka. I 2 punkty teraz zdobywa Bogis. Jest 46-46. Curtis Gerels. Przewinienie teraz zawodnika gospodarzy, Aleksandra Wiśniewskiego.
No, na razie w tej trzeciej kwarcie lepsi gospodarze. Rozpocznie Zamojski z lewej strony. Już tam z tą piłką Zamojski do Jerelsa. Jerels, no myślę, że ten występ pierwszy dwóch nowych zawodników dzisiaj Jerelsa po trzech dniach pobytu z drużyną tutaj pokazuje, że sporo mogą wnieść ciekawego. Szczególnie Jerels, który już trzy trójki trafił dzisiaj. Teraz jest przy nim tam Bogis, jest przewinienie i będzie miał piłkę zespół Anwilu. Dykes też dobre statystyki, 4 punkty, 3 chyba zbiórki, 3 asysty, o ile dobrze tam gdzieś w oczach mignęła linijeczka naszego nowego zawodnika. 3 zbiórki, 3 asysty, no ale też 3 straty na jego koncie. Zerknijmy jeszcze na tę linijkę Jerelsa. 11 punktów, 1 zbiórka, 1 asysta, no i też 1 strata. Jerels teraz z lewej strony, Dykes się przygotowuje do wejścia na boisko, tymczasem jest przy piłce Sulima, oddaje do Almeidy. Almeida za 3 punkty, nie trafił, zebrał Szewczyk. A myślę, że tutaj na ten powrót Shona Jonesa będziemy oczekiwać, bo przecież brakować nam będzie go pod koszem, tych jego długich rąk. Tymczasem Jerels na lewo do Zamojskiego. Zamojski! Świetna akcja! Brawo! 48-46. I rozpoczyna Bogis tam z prawej strony. Bogis, przy nim Zamojski. Bogis na środek do Warnado. Warnado pod kosz do Wiśniewskiego. Łatwo zdobyli te punkty zawodnicy z Gliwic. Sulima. Sulima do Jerelsa. Jerels na prawej stronie. Jerels, no 7 lat w Eurolidze, to jest niezwykłe doświadczenie tego zawodnika. Jerels mija pierwszą linię, proszę. Z jaką łatwością zdobywa punkty, 50 do 48 dla Anwilu. Tymczasem na prawej stronie jest tam teraz Bogis, oddaje do Szewczyka. Szewczyk z powrotem do Bogisa. Warnado, blisko przechwytu był Lichodiej. Warnado z prawej strony, za 3 punkty trafia, nie, za 2. I jest 50 do 50. Almeida, Rodney Clark wróci na boisko. Almeida z lewej strony, robi mu tam miejsce Sulime. Podwojony Almeida. Oddał do Jerelsa, ten przymierzył za 3 punkty i jest faulowany. Będzie miał 3 rzuty wolne Curtis Jerels. Za chwileczkę. Na 5 minut i 42 sekundy przed końcem trzeciej kwarty. Po rzutach Jerelsa usiądzie nasz zawodnik na boisko, a Clark wejdzie za niego. A Mielczarek zmienia Lichodieja. Zamojski z Almeidą tam teraz w dyskusji o kolejnej akcji. A Jerels, 3 rzuty wolne. Oby udało się je wykorzystać, oby udało się zdobyć te ważne kolejne punkty, które pozwolą nam znowu objąć prowadzenie. No i teraz Jerels, tak jak mówiłem, 3 próby z linii rzutów osobistych. Pierwsza próba skuteczna, 51 do 50, 12 punktów. Jerelsa 14, przepraszam, bo przed chwilą jeszcze była ta dwójka spod kosza. Druga próba naszego gracza. Tym razem jednak już z grą, ale nie mogło tak być, bo przecież przy rzucie za 3 to było. Szewczyk tam chciał zmylić kolegów swoich byłych i ruszył pod kosz. A więc 2 próby Jerelsa celne, jeszcze 1. Też skuteczna. 53 do 50 prowadzi w tym momencie Anwil. Patrzę jeszcze na jeden element w tym dzisiejszym meczu. Konkretnie chodzi mi o rzuty 3-punktowe, bo tutaj jak na razie skuteczniej gra Anwil. Nie, po 5 rzutów celnych z załuku mają obie drużyny. My trafiliśmy 5 na 13, drużyna Gliwic 5 na 15. My po prostu mamy lepszą skuteczność. Przewinienie Sulimy. Na Szewczyku będą 2 rzuty wolne Szymona. Szewczyk jest, to też warto podkreślić, zawodnikiem, który ma najwięcej punktów w drużynie GTK. 9. Tłumaczy teraz sędzia Pietrzak Krzysztofowi Sulimie, dlaczego odgwizdał mu przewinienie.
Jeszcze jedna próba Szewczyka. Opuścił ręce Krzysztof Sulima na Szewczyka i za ten ruch właśnie powiedział sędzia Pietrzak. To przewinienie zostało odgwizdane. 53-52 zmiana w GTK. Szewczyk siada, Mario Delasz za niego na boisku. Siada Bogys, w jego miejsce Łukasz Diduszko. A my patrzymy, kto tam będzie wprowadzał piłkę w Arwiru. Mielczarek do Clarka. Clark na lewej stronie, robi mu tam miejsce Almeida. Clark jeszcze 2 sekundy ma, żeby przejść na połowę rywali. Zdążył. Clark do Almeidy. Almeida przy linii środkowej. Sulima tam świetnie go wspomógł, ale Almeida blisko straty, zostało 5 sekund. Almeida, co on zrobi? 1 sekunda, oddaje rzut, nic z tego nie będzie. Wybronili gracze GTK i mają teraz szansę, żeby objąć prowadzenie w tym dzisiejszym meczu. I rozpoczyna GTK swoją akcję. Tymczasem Delasz pod kosz do Varnado. I mamy przy piłce teraz Clarka, bo przegrywamy 53-54 i rozpoczynamy kolejną akcję. Clark na lewej stronie jest Olczarek, ależ się tam zderzyli. Myślałem nawet, że głowami, ale na szczęście dla jednego i drugiego to tylko było bark w bark. Tymczasem rozpocznie Clark. O, jak mi się ładnie zrymowało. Bark, bark. A rozpoczyna Clark. Almeida tymczasem z prawej strony. Dosulimy pod kosz. No jak tego Krzysiek nie wykorzystał, nie wiem, ale jeszcze walczy. Tyle tylko, że piłkę wypuszcza tam Mario Delasz w aut i przy jednym punkcie przewagi GTK. Teraz drużyna włocławska musi mocno bronić. Rozgrzewa się Andrzej Pluta. Pewnie pojawi się za chwilę na boisku. Tymczasem jest Persons. Na prawo do Diduszki, Pluta już przygotowany do wejścia. Tymczasem jest Varnado z prawej strony, przymierzył za 3 punkty i proszę bardzo. I GTK odskakuje na 4 oczka, 57-53, Rotnej Clark. Clark z prawej strony do Zamojskiego. Zamojski oddaje do Almeidy. Almeida na środku do Clarka na lewo. Clark tam jest na wysokości rzutów 3-punktowych. Oddał do Zamojskiego. Zamojski do Clarka. Clark przymierzył, nie trafił. I kto zebrał? Diduszko. Tymczasem z lewej strony jest przy piłce Bogis. Nie, to Henderson, przepraszam. Henderson też za 3 i nie trafia. Zbiera Delasz do Personsa. Ten do Varnado i Varnado teraz nie dorzucił do obręczy. Rozpocznie więc za linii końcowej Anvil. Pluta na boisku za Clarka, a Dykes na boisku za Zamojskiego. 3 minuty 33 sekundy do końca pojedynku. 4 punktami GTK Gliwice prowadzi z Anwilem. Kendall Dykes rozpoczyna kolejną akcję do Pluty. Andrzej Pluta teraz tam ma problem, ale już uwolnił się spod pilnowania rywala. Pluta, nie było gwizdka sędziego, protestują nasi. Mielczarek tymczasem. Mielczarek do Almeidy. Almeida do Pluty, 9 sekund do końca akcji. Pluta wjechał tam pod kosz, nie trafił, ale zebrał. Czy poprawi swój rzut? Sytuacja sporna, piłka dla GTK. Ojejku, jejku. 4 punkty straty. Mamy teraz taki moment przestoju. Nie zdobywamy od dłuższego momentu punktów. To już dobre 2-3 minuty bez żadnego oczka dla drużyny włocławskiej. Tymczasem wchodzi tam na kosz zespół GTK. Nogą zatrzymał Sulima. 14 sekund będziemy dogrywać. A konkretnie rywale będą dogrywać. My będziemy 14 sekund bronić. Po 13 strat mają oba zespoły. No zdecydowanie za dużo tych strat w drużynie Anwilu. Pewnie tak samo twierdzą w Gliwicach, że oni też mają za dużo. Ale my się interesujemy naszymi stratami. Tymczasem Nergiro tam odlicza, oddał do Diduszki, Diduszko na obwód, Varnado, przy nim Almeida, Varnado, proszę bardzo, 59-53, o przerwę na żądanie prosi Frasunkiewicz, bo Anvil w trzeciej kwarcie dzisiaj gra słabiej. Tymczasem już przerwa na żądanie Frasunkiewicza przy linii bocznej jedna i druga drużyna, a przy linii bocznej oba zespoły rozmawiają ze swoimi trenerami.
6-punktowe prowadzenie GTK do końca trzeciej kwarty, tylko 2 minuty i 51 sekund. Ten czas powolutku, ten mecz zbliża się do decydującej fazy, do decydującej kwarty. I teraz będziemy tutaj czekać na te kolejne akcje z jednej i z drugiej strony. Gdzieś tam licząc na to, że naszych akcji więcej znajdzie się w koszu, naszych piłek po rzutach niż rywali i że jeszcze przed krótką przerwą damy radę tutaj odrobić te 6 punktów straty. No tutaj w Gliwicach podobna akcja jak w Ostrowie Wielkopolskim. Kibice mogą wykupić miejsce na banerach reklamowych i dzięki temu ich twarze w czasie meczów, kiedy oglądają przed własnym komputerem, tutaj wyświetlane są na żywo przed publicznością, w miejsce publiczności. Almeida wchodzi na kosz i są punkty Iwana. Wreszcie zdobył punkty po tej pierwszej kwarcie, kiedy miał ich 13, potem w drugiej nie zdobył nic, w trzeciej teraz zapunktował i jest 59-55, ale jeszcze 4 punkty do odrobienia. Trzeba tam mocno w tej obronie pracować. Jest Delasz do Varnado, Varnado przy nim Almeida, Varnado i Almeida, Varnado, jeszcze tam wyszedł Pluta, Diduszko, błąd kroków Łukasza Diduszki, dobra akcja obronna Anwilu. Z prawej strony rozpocznie Kendall Dykes. On będzie tę piłkę do gry za chwileczkę wprowadzał. Już tutaj jest przy piłce, oddał do Pluty i Pluta rozpoczyna kolejną akcję. Andrzej Pluta, no w tych decydujących fazach meczu, kiedy przegrywamy, kiedy trzeba odrabiać straty, postawił na niego Frasunkiewicz, Almeida z lewej strony, oddał do Dykesa. Dykes na pół dystansie za 2 punkty, ale nie trafił. Kto tam zbierze? Zebrał Henderson, przepraszam. Henderson, on teraz przy piłce, na prawo do Varnado. Varnado, świetnie, Almeida wybrał mu tę piłkę, oddał do Mielczarka, ten do Clarka, Clark do Almeidy i Almeida kończy wsadem 59-57. Dobra obronna gra Iwana Almeidy. A słusznie, Piotrze, zauważyłeś. Podobno krzyknąłem, że podawał Rotnej Clark, a to był Andrzej Pluta. Rotnej Clarka rzeczywiście nie ma na boisku. No, gdzieś tam w tych emocjach chyba nie zwróciłem na to uwagi. Zresztą sam mówiłem o tym, że Pluta w decydujących fragmentach rozgrywa, ale już Andrzej Pluta siada na ławkę, a w jego miejsce na boisko pojawia się Curtis Jarrells. 2 punkty przewagi mają Gliwice i rozpoczynają kolejną akcję. No, dobrze, że odrobiliśmy te straty szybko, tylko 2 oczka jeszcze tracimy, ale my tutaj przyjechaliśmy wygrać, żeby rozpocząć ten proces odrabiania strat do czołowej ósemki i walki o playoff. Persons z prawej strony. Persons, Mario Delasz z faulem za 2. A tym, który faulował, był Artur Mielczarek. Będzie więc dodatkowy rzut wolny, 61-57. No i to, co odrobiliśmy, to już powolutku straciliśmy. A za chwilę jeszcze będzie ten dodatkowy rzut wolny Mario Delasza. No, tak przyglądam się, czy Szewczyk miał rację. Czy on aż tak podobny do Ante? Jak oceniasz? Czy Mario Delasz jest podobny do swojego brata? Ante Delasza. No Szymon Szewczyk stwierdził, że jak kalka. Ja uważam, że nie. Trafia tymczasem Mario Delasz, 62-57, 5 punktów przewagi ma GTK. Piotrek, tak jak ja, uważa, że nie jest podobny aż tak bardzo. Tymczasem Jarrells, przy nim jest teraz tam Henderson. Jarrells na lewej stronie, Jarrells. Jarrells, zostało 8 sekund. Dykes wchodzi na kosz, zatrzymał się, rzucił, trafił, 62-59, 3-punktowe prowadzenie GTK. Na lewej stronie jest Persons, musimy bronić, musimy walczyć, musimy zabierać piłkę rywalom. Mario Delasz na lewej stronie, teraz tam na środek do Hendersona. Henderson z tą piłką przerzucił ją na prawo do Personsa. Ten znalazł Diduszkę na obwodzie, a Diduszko trafił za 3 i jest 65-59. A więc cały czas te 6 punktów przewagi drużyny GTK. 30 sekund do końca. Dykes na lewej stronie. Kendall Dykes teraz tam do Mielczarka. Mielczarek trafia, 65-61. 4-punktowe prowadzenie.
20 sekund zostało do końca kwarty. Kwarty, którą na pewno na 100% wygra drużyna GTK, bo ona w tej chwili prowadzi 4, a przecież przed tą kwartą przegrywała. No, ale iloma punktami wygra, tego nie wiemy, to bo Gołębiowski nie trafia za 3. Zebrał jeszcze piłkę Delasz, ale kwarta się skończyła i 65-61 wygrywa w tej chwili drużyna gospodarzy z Anwilem, a tę kwartę drużyna GTK wygrała 28-18, czyli różnicą 10 oczek. Zobaczymy, jak w tej czwartej kwarcie zachowa się drużyna wrocławska. Trzeba tutaj mocno walczyć od początku o odrabianie strat. No i trzeba je odrobić po prostu, bo mamy ten margines błędu, jeśli chodzi o porażki, naprawdę, naprawdę minimalny. A seria przed nami mordercza. Dzisiaj GTK Gliwice, w najbliższą niedzielę Legia Warszawa 17:35. We wtorek Śląsk Wrocław 17:35. W sobotę Dąbrowa Górnicza też 17:35. Potem 3 mecze we własnej hali w FIBA Europe Cup i na koniec, gdzieś tam na początku lutego, jeszcze nie ma dokładnej daty, ale przypuszczam, że może to być drugi albo trzeci dzień lutego, kiedy potykać się będziemy z polskim cukrem Toruń, no a potem kolejne derby, wyjedziemy do Bydgoszczy, 6 zagramy w Bydgoszczy z Astorią, więc tych meczów naprawdę co niemiara i dopiero potem będzie trochę wytchnienia, bo Anwil nie gra w Pucharze Polski. No chyba, że któryś z zespołów, to już też ogłoszono, że jeśli któryś z zespołów, które wywalczyły awans do Pucharu Polski, przez koronawirusa nie będzie mógł tam wystąpić, to zastąpi go kolejny zespół, który był w tabeli, czyli Anwil Włocławek. Ale nie zakładajmy tutaj w ogóle tego, że rywale, którzy awansowali do Pucharu Polski, pochorują się na koronawirusa i nie będą mogli grać. Tymczasem Jerels, rozpoczyna się czwarta kwarta. Z prawej strony ma piłkę, oddał do Almeidy. Almeida ruszył tam na kosz, został sfaulowany. Mocne uderzenie w nos przez rywala. Przeprosił tam Łukasz Diduszko, ale ten cios mógł rzeczywiście troszeczkę tutaj zamroczyć naszego zawodnika, bo to był mocny cios. Już Almeida jest na linii rzutów wolnych. Pierwsza jego próba celna, 65-62. Jeszcze raz za chwilę Iwan, który ma 18 punktów na swoim koncie, jest liderem strzelców w tej chwili w drużynie wrocławskiej. Jeszcze jedna próba Almeidy i tym razem też skutecznie, 65-63. Rozpoczyna kolejną akcję zespół z Gliwic, 2 punkty przewagi, a więc dobrze, my rozpoczęliśmy czwartą kwartę, bo część tych strat odrobiliśmy. No i teraz jest Delasz oddał na prawo, Bogus na środku, przy nim Jerels, Delasz i Sulima. Delasz idzie w górę, nie ma punktów, zbiera Sulima do Jerelsa. Szansa, żeby mieć remis po tej akcji dla Anwilu. Do Mielczarka poszło podanie, ten oddaje do Almeidy. Almeida, faulowany. I będzie miał piłkę zespół włocławski zza linii bocznej. Nie będzie rzutów, pokazuje sędzia Angelo. Potwierdza to główny arbiter, czyli Michał Proc. Rozpocznie z prawej strony Dykes. Siada Delasz, w jego miejsce Szewczyk. Szewczyk nadal najskuteczniejszy gracz? Nie. Warnado ma już 15 oczek. No i Szewczyk jest teraz drugim celu trafiającym do kosza zawodnikiem GTK. Tymczasem Dykes wprowadza piłkę do gry. Dykes do Sulimy. Sulima, wróci Radicz. Sulima tymczasem źle podaje i Gołębioski zdobywa 2 punkty. 67-63. Błąd Krzysztofa Sulimy. Dykes na prawej stronie. Podwojony. Uwolnił się. Dykes. Też leworęczny gracz. Kolejny leworęczny gracz w Anwilu. Świetnie wypatrzył Almeidę. Almeida ruszył na kosz i pakuje piłkę do kosza. 67-65. Almeida ma 21 punktów. A więc zaczyna podkręcać tę swoją średnią najskuteczniejszego gracza polskiej ligi koszykówki. Tymczasem Gołębiowski na prawej stronie. Gołębiowski, oj, Szewczyk faulowany przez Sulimę.
Mocno tam Sulima w obronie popracował. Przewracając Szewczyka. W jego miejsce Radić na boisku. A piłkę spod kosza wprowadzać będą zawodnicy GTK. Już tutaj jest przy niej Bogis, ale nie Maxi, a Shannon. Pamiętamy wszyscy Maxi Bogisa, najniższego zawodnika, jednego z najniższych w historii NBA. Nie wiem, czy nie najniższego. Pamiętamy go jak z Manutem Bolem w jednej drużynie. Najniższy i najwyższy, 1,58 m i 2,30 m. To było coś niesamowitego. Tymczasem Szewczyk z Almeidą, mocna walka i faul Iwana. 8,5 minuty do końca meczu, 2 punkty przewagi mają Gliwice. Z lewej strony tę piłkę wprowadzał będzie Gołębiowski do gry. Już tutaj dostał tę piłkę od sędziego i spogląda w kierunku parkietu, gdzież tam jego koledzy się pojawią, którym będzie tę piłkę mógł podać. Jest Bogis, świetnie mu tam zrobił miejsce Szewczyk, tymczasem Bogis wchodzi na kosz, jest faulowany przez Radicza. I to jest czwarte przewinienie Radicza. Cztery ma też Sulima. Mamy problem podkoszowy. No Radicz popełnia tutaj czwarte przewinienie. Musi zostać na boisku. Bo jak wejdzie Sulima i też złapie piąte, to chyba będzie jeszcze gorzej. Tymczasem Bogis na linii rzutów wolnych. On będzie teraz trafiał dwukrotnie. Nie. Pierwszy rzut niecelny. Jeszcze jedna próba. Zawodnika GTK Gliwice jednym punktem może budżet swojej drużyny podreperować. Przymierzył i tak też zrobił. 68 do 65. Dykes rozpoczyna akcję Anvilu. Kendall Dykes na prawej stronie. Dykes do Jarrellsa, błąd. I tracimy tę piłkę. Gołębioski nie trafia spod samego kosza. Niesamowite. I nie trafia też do kosza Henderson. Z prawej strony jest Jarrells, który jednak też nie trafia. I piłka będzie dla Gliwic. Ależ teraz tam zamieszanie z jednej i z drugiej strony. Nieudana akcja Anvilu, nieudana akcja GTK. Za chwilę jakaś taka nieskładna akcja naszych i niecelny rzut. Ostatecznie 8 minut do końca, 3 punkty przewagi mają Gliwice i przy piłce jest Shannon Bogis. Szewczyk na lewo, Henderson teraz do Varnado, Szewczyk, świetnie Jarrells, zostało 6 sekund, Pluta wróci na boisko, kogo zmieni? Jarrellsa. Jarrells siada na ławkę, 16 punktów w tym dzisiejszym meczu jak na razie, usiadł teraz, rozpocznie Gołębiowski, Pluta przy Bogisie, 4 sekundy, musi rzucać i trafia, proszę bardzo. A więc 70 do 65, 5 punktów przewagi GTK. Pluta na środku. Pluta teraz schodzi do prawej strony, oddał do Almeidy, Almeida za 3, brawo Iwan! 70-68, 24 punkty Almeida. Tymczasem przy piłce jest Bogis, 2 punkty przewagi Anvilu. Bogis, przy nim Pluta. Bogis oddał do Szewczyka. Szewczyk wchodzi na kosz. Ale świetnie teraz! Radić i piłka dla Anvilu. Brawo Radić w obronie. Zablokował teraz Szymona Szewczyka. Przybił piątkę Szewczyk z sędzią Procem. I Kendall Dykes będzie teraz wprowadzał ją do gry. Tak patrzę, że jeszcze nie popełnił dzisiaj ani jednego przewinienia. Kendall Dykes w tym dzisiejszym meczu. Chyba jako jedyny gracz Anvilu, który był na boisku. Nie, co ciekawe, Jarrells też nie faulował. A więc obaj na czysto jak na razie. Tymczasem Radicz do Pluty. Pluta na lewej stronie. Źle Andrzej Pluta i 2 punkty będą teraz zawodników gospodarzy. No nie może takich błędów popełniać Andrzej Pluta w tak ważnym momencie meczu. Wróci Jarrells na boisko. I Pluta teraz. No ale nic to. Trzeba to odrobić, trzeba to nadrobić, wypracować. Radicz do Pluty. Pluta do Almeidy. Almeida z prawej strony, znalazł Mielczarka. Mielczarek za 3 punkty. 72-71. Brawo, Artur!
5 punktów Mielczarka w dzisiejszym meczu. I przy piłce teraz z lewej strony Bogis. Tylko jednopunktowe prowadzenie GTK. 6 minut 14 sekund do końca. Jest przy piłce zespół z Gliwic. Bogis wchodzi pod kosz. Wyrzucił do Szewczyka. Szewczyk nie trafił. Zebrał Almeida. Jest faulowany Iwan przez gracza z numerem drugim, czyli Wiśniewskiego. Frasunkiewicz pokazuje, że to powinien być faul niesportowy. Siada Pluta. No, wiesz, jaki błąd popełniłeś. Mam wrażenie, że o to go zapytał Przemysław Frasunkiewicz, a Andrzej Pluta już schodząc z boiska doskonale wiedział, że chodzi o to, iż podawał tę piłkę do Almeidy w taki sposób, że łatwiutko ją zabrali rywale. Gerels. 18 sekund, trzeba szybciej przejść na połowę rywali. Świetnie! Do Radicza, ależ podanie! I wracamy na prowadzenie 73-72. 5 minut 52 sekundy do końca meczu. Mamy przerwę na żądanie trenera, gospodarzy Matiasa Zöllnera. Co ciekawe, trener Zöllner tutaj sam wpisany na przedmeczowych zerówkach tak zwanych, czyli w tych statystykach, które otrzymujemy przed meczem jako trener, bez asystentów. Ale ma tam pomagierów, jak to się mówi, na ławce rezerwowych. Tymczasem drużyna włocławska odrobiła straty, wyszła na prowadzenie. No i trzeba przełamać ten impas, tę niemoc, te 5 porażek z rzędu. Trzeba w końcu wygrać. Ostatni mecz, który wygraliśmy, to był 3 dzień grudnia. Graliśmy wtedy ze Śląskiem Wrocław. Mieliśmy taką serię wygranych z Hydrotrakiem, z Arką i ze Śląskiem. I wydawało się, że wszystko wróciło do normy, że Anwil wrócił do formy i że będzie dobrze, a potem przyszły mecze z Polfarmą, z Ostrowem, z Pszczółką, z Treflem i z Kingiem. No i pamiętamy, jak się skończyły. Dlatego są zaznaczone w klubowym terminarzu na czerwono. Bo przegraliśmy oczywiście. Teraz jest tam na linii rzutów trzypunktowych Bogis. Nie trafia, ale zbiera Varnado. Oddał jeszcze raz do Bogisa na lewo. Bogis tam wchodzi teraz pod kosz. Blisko przechwytu był Dykes. Świetny blok Almeidy. A czyje przewinienie? Chyba piąte Radicza. A więc Sulima wraca na boisko. Piąte przewinienie Radicza. 40 numer pokazują sędziowie. 5 fauli i 10 punktów dzisiaj Radicz. Podsumujmy ten jego występ statystycznie. Warto powiedzieć też o zbiórkach w jego wykonaniu. Ile tych zbiórek miał na swoim koncie nasz center Iwica Radicz? No tylko 3 zbiórki. Jeden przechwyt, jeden blok, jedna strata i 10 punktów, a do tego 5 fauli, tak jak mówiłem. Statystycznie w rubryce plus minus na minus 6 kończy ten mecz. Tymczasem Bogis wyrównuje na 73-73. 5 minut 31 sekund do końca dzisiejszego pojedynku i przy piłce drużyna gospodarzy Shannon Bogis trafia. Prowadzi więc GTK 74-73. Almeida do Dykesa. Dykes na prawej stronie. Dykes robi mu tam miejsce Sulima. Dykes znalazł Almeidę. Almeida ruszył na kosz. Nie było tam faulu. Straciliśmy piłkę. I co? Gdzież tam widzieli sędziowie faul naszego zawodnika? Nie wiem. Będą 2 rzuty wolne mieli gracze GTK. 5:13 do końca. Ma tam teraz pretensje Frasunkiewicz do Almeidy. Almeida też coś tam mocno tłumaczy. I teraz na linii rzutów wolnych znowu jest Shannon Bogis. Ten pierwszy rzut jednak na nasze szczęście niecelny. Jeszcze jedna próba za chwileczkę. No, przydałaby się nam dzisiaj ta wygrana bardzo, bardzo mocno. Bardzo byśmy jej chcieli, bo przecież tych 5 porażek z rzędu mocno boli. Trzeba w końcu to przełamać. W niedzielę byłaby kolejna szansa na wygraną, ale meczem niedzielnym zajmiemy się, jak się ten skończy. Tymczasem Gerels za 3. Nie trafia. Kto zbierze? Almeida. On oddał na prawo do Mielczarka. Mielczarek nie trafia.
Dykes nie zbiera, ale będzie przy piłce Anvil. 14 sekund będziemy dogrywać. 75-73, ależ nas czekają emocje w końcówce tego meczu. Almeida do Sulimy, Sulima do Almeidy. Almeida z lewej strony za 3 punkty, brawo! 76-75, 27 punktów Almeidy. Tymczasem jest przy piłce oczywiście Boges, przy nim Dykes. Boges na lewej stronie, Boges wyszedł na obwód, wyszedł Dykes do niego. Boges, Varnado z prawej strony, liderzy drużyn wzięli się za robotę. Tymczasem Almeida na prawo do Jerelsa. Jerels nie trafia, ale jest faulowany i będą dwa rzuty wolne. Jeszcze tam pokazuje, że piłka była w locie opadającym i pokazuje to też sędzia Proc, że punkty zaliczone. Tak jest, brawo! 78-75 i jeszcze dodatkowy rzut wolny Curtisa Jerelsa będzie w tym momencie, a więc 18 punktów będzie miał Jerels na swoim koncie i jeszcze ten dodatkowy rzut wolny. No punkty na pewno będą zaliczone Jerelsa na 100% i teraz ten dodatkowy rzut wolny Curtisa. 78-75 prowadzi Anvil, 4 minuty 23 sekundy do końca i jest celny ten rzut, 79-75, 4 punkty przewagi Anvilu, 4 minuty 20 sekund do końca, dobrze zagrać w obronie, wyjąć tę piłkę rywalom z rąk, nie dać im rzucić punktów. Bogis na lewej stronie, wyszedł do niego Dykes, Bogis teraz na środku, jest tam przy piłce Persons do Varnado, Varnado z lewej strony, dobrze nasi bronią, ależ tam Mielczarek się troszeczkę zachwiał na nogach, nieważne, piłka wychodzi w aut i rozpocznie Anvil. Brawo! Poderwała się cała nasza ławka rezerwowych tam z radości po tej udanej akcji obronnej drużyny włocławskiej. 3 minuty 58 sekund do końca. 79-75 prowadzi w tym momencie drużyna Anvilu i jest przy piłce Dykes do Almeidy. Almeida na środku. Almeida, Dykes, Jerels rozgrywa teraz on, ma tą piłkę w rękach, Sulima zrobił mu tam miejsce, Jerels wchodzi na kosz, brawo, ależ akcja Curtisa Jerelsa, 21 punktów i Anvil prowadzi 81-75. Chwila oddechu, chwila odpoczynku, chwila relaksu. ...81-75, 6 punktów przewagi drużyny włocławskiej w końcówce tego pojedynku. Tutaj na pewno warto też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że przed meczem, jak rozmawiałem z Grzegorzem Korzanem, to mówił, że Dykes dzisiaj nie dostanie zbyt wielu minut, że zbyt krótko jest z drużyną, a tu proszę bardzo, 20 minut na parkiecie. Jerels też dzisiaj tutaj 23 minuty, Almeida 26, Zamojski 21, 19 Dykes, to mówiłem, 18, prawie 19 Mielczarek, no także 13 Radicz, 11 Clark, mniejsza już rola Clarka, Pluta 4 minuty i Tomaszewski niespełna 2, bez minut oczywiście Piątek. Wracamy do gry. Gliwice rozpoczną spod własnego kosza. Pamiętamy, jak tutaj mocno męczyliśmy się w zeszłym sezonie, w zeszłym roku. To był nasz ostatni mecz przed pandemią, pamiętamy wszyscy. Wyjazdowy. Już wtedy tutaj mówiło się o tym, że rozgrywki będą się odbywać bez kibiców. To był jeden z ostatnich meczów grany z kibicami, pamiętam. No a potem... Stało się to, co się stało i do dziś gramy przy pustych trybunach. Delasz trafił za 2. 81-77. 4 punkty przewagi i przy piłce Kendall Dykes. Dykes z prawej strony. 6 punktów zdobył Kendall dzisiaj. Tymczasem Dykes cały czas. Robią mu tam miejsce, ale oddał do Sulimy. Sulima, 7 sekund do końca akcji. Trzeba tutaj to finalizować powolutku. Dykes wchodzi na kosz, faulowany. Będą dwa rzuty wolne. Brawo! Odważnie
Minął pierwszą linię, minął rywali, wszedł pod kosz i dwa rzuty wolne za chwilę będzie wykonywał. Pierwsza próba Dykesa jest nieskuteczna niestety, 81-77. Jeszcze raz za chwileczkę, no przydałoby się chociaż raz zapunktować w tych rzutach, bo to pozwoli nam odskoczyć na 5, o czego drywali. 3 minuty do końca zostaną, trafia Dykes, 7 punkt i w tym momencie przy piłce będzie drużyna gospodarzy. 77-82. Persons z prawej strony. Persons do Delasza, Delasz do Varnado, ten z powrotem do Delasza, Delasz nie trafia, zebrał Dykes i teraz spokojnie pokazuje Franz, żeby oddać tę piłkę Geraldsowi, on tam na lewej stronie, Geralds do Sulimy, Sulima do Almeidy, Almeida do Sulimy, świetne podanie, ten na obwód do Dykesa, a Dykes opuścił piłkę, boisko nogą, gdzieś tam piętą wdepnął na linię. I niestety w koszykówce linia nie należy do boiska. A więc opuścił plac gry i rozpoczyna zespół z Gliwic. Persons tam na prawej stronie. Persons, przy nim Geralds, 2 minuty 20 sekund. Jest na lewej stronie teraz Gołębiowski. Do Varnado, ten wchodzi na kosz i kończy wsadem i jest 82-79, a więc 3 punkty przewagi Anwilu, Almeida, no chyba się nikt nie spodziewał, że tyle minut na boisku spędzał będzie Artur Mielczarek w tych meczach Anwilu, nie trafia Almeida, ale zbiera po swoim rzucie do Geraldsa, ten do Dykesa, Dykes za 3, nie trafił, ale Mielczarek! Myślałem, że zbierze, ale sfaulował. Jest 79-82. Dwa rzuty wolne. Będą mieli zawodnicy GTK. No ma teraz pretensje Frasunkiewicz do Mielczarka. Wejdzie Zamojski na boisko. Tylko za kogo? Za Mielczarka chyba właśnie. Tak jest, za Artura Mielczarka wchodzi Zamojski. Mielczarek w tym dzisiejszym meczu na boisku. Przez 21 minut blisko. Zamrożony zupełnie był przez Marcina Woźniaka na ławce, a trener Frasunkiewicz go wykorzystuje. No ale też wiadomo, że za 2 dni, za 3 dni gramy mecz z Legią i Lichodiej, Clark czy inni gracze będą nam potrzebni, więc Mielczarek też musi dużo minut na parkiecie spędzać. Trafia tymczasem pierwszy rzut wolny Jordan Varnado. Ma w tej chwili na swoim koncie zawodnik GTK 18 punktów. Jeszcze jedna jego próba w tym momencie, która jest skuteczna i jest 82-81, więc tylko jednym punktem prowadzi Anvil i Curtis Geralds rozpoczyna kolejną akcję. Geralds na lewej stronie, no przydałyby się teraz punkty, które by nas troszeczkę uspokoiły. Nietrafiona, niewykorzystana akcja może skutkować tym, że rywale odrobią straty i wyjdą na prowadzenie. Dykes jest przy piłce. Dykes 5 sekund, rzuca, trafił, brawo, ależ to zrobił szczęśliwie, ale najważniejsze, że to szczęście w tej akcji było po naszej stronie. Persons jest przy piłce, Varnado. Teraz tam Bogis na środku, minuta 12 do końca. Bogis za 3, nie trafia. Kto tu zbierze? Leży Varnado, wychodzi z piłką. Persons za linię boczną będzie, więc piłka dla Anwilu. No teraz taki trash talking Przemka Zamojskiego z Personsem. Mocno sobie tutaj powiedzieli. A ciekawe, co tam Persons do Przemka powiedział. A trzeba jeszcze wytrzeć parkiet. Już przy naszym stanowisku rozpoczyna akcję Anvil. Przemek Zamojski pokazuje do Gołębiowskiego sędzian Gilo, żeby się odsunąć od niego. Od Przemka oczywiście. Tymczasem Zamoj do Almeidy. I Almeida rozpoczyna kolejną akcję. Minuta do końca. 3 punktami prowadzi Anvil. Utrzymać to prowadzenie. Dotrzymać do teraz faul ewidentny. Co tam się stało? Dlaczego piłka jest dla drużyny z Gliwic? Zupełnie tego nie rozumiem.
Czemu taka decyzja? Nie wiem, czemu tak się stało, że nie było tam gwizdka w naszą stronę. Almeida wchodził z piłką pod kosz, a sędziowie zagwizdali, że piłka jest dla drużyny GTK. Zupełnie tego nie rozumiem. Może nie zauważyłem czegoś w innym miejscu boiska, bo nie było niczyjego przewinienia, więc jeśli tam był jakiś błąd, to albo kroki Almeidy, albo 3 sekundy Sulimy. Nie mam pojęcia. Nie widziałem, co się tam wydarzyło. Byłem święcie przekonany, że ten gwizdek to faul na Iwanie Almeidzie. No ale może się potem dowiem, jaki tam był powód. 84-81, piłkę będzie miało GTK. 56 sekund do końca. Jeszcze tam Iwan Almeida z sędzią Gillo dyskutują na temat tej ostatniej akcji. Na boisku Gerels, Dykes, Almeida, Zamojski i Sulima. I z lewej strony będzie tę piłkę do gry wprowadzał Daniel Gołębiowski. On już z tą piłką tam stoi przy tej linii bocznej do końca i czeka na to, aż będzie można rozpocząć. Tymczasem jest przy piłce Gołębiowski, wchodzi na kosz do Szewczyka, blok Dykesa, świetny, jeszcze Persons, a zostało im 5 sekund, Persons do Gołębiowskiego, ten za 3 punkty, nic z tego, kto zbierze, świetnie, Gerels, 40 sekund, możemy zagrać teraz długo, będą musieli faulować, będą musieli nam tę piłkę zabierać, a jak zdobędziemy punkty, to będziemy o krok od zwycięstwa. Gerels, 12 sekund do końca akcji, 30 do końca meczu, Gerels, trzeba w tej akcji zdobyć punkty, trzeba trafić, Gerels, 3 sekundy, wychodzi tam na obwód, nie trafił, ale będą mieli 3 rzuty wolne włocławianie. Jordan Varnado aż uciekł gdzieś tam pod nasz kosz. 3 rzuty wolne. Curtis Gerels. No to może być decydująca akcja tego meczu. Trzy rzuty wolne Gerelsa. Jak trafi choćby raz, to zwycięstwo bardzo się mocno do nas przybliży. Ale ja mam nadzieję, że to będą 3 celne rzuty. Czym spowoduje, że Anvil odjedzie na 6 oczek? Pierwszy celny. 85-81. Możemy już powolutku odetchnąć, bo bałem się, że nie będzie punktów w tej akcji i Gliwice będą miały rzut na dogrywkę. Tymczasem Gerald strafił pierwszy rzut. Teraz przeklepał tam raz drugi o parkiet, przymierzył i trafił też drugi rzut. 86-81. Jeszcze raz za chwilę. Jeszcze raz za momencik na plus 6. Curtis Gerald. Czy zostaniemy przy plus 5 na 18 sekund przed końcem? Trener GTK już wykorzystał wszystkie czasy. Jeszcze wróci na boisko Bogisa. Gerald trafił. 24 punkty Gerelsa i 6-punktowe prowadzenie Anvilu. Rozpocznie spod własnego kosza Persons. On tam będzie z tą piłką za linią końcową. Oddaje do Bogisa. Ten szybko do Personsa. 15 sekund. Persons wybronić to. Persons za 3 punkty przymierzył. Nie trafił. Wygra Anvil ten mecz. Dykes 8 sekund. Dykes z prawej strony do Zamojskiego. Zamojski do Almeidy. Almeida wyszedł z piłką w aut. Niestety gdzieś tam wdepnął nogą na linię boczną. 2,5 sekundy będzie zwycięstwo. Szkoda, że nie udało się tutaj trafić tych punktów jeszcze, podwyższyć tego prowadzenia, ale już nie przegramy tego meczu. Będzie wreszcie zwycięstwo po tych 5 porażkach drużyny włocławskiej. Jeszcze Szymon Szewczyk z połowy boiska, ale nic tutaj wielkiego się nie wydarzy. Ta piłka na koniec meczu przyleciała do naszego stanowiska i mamy zwycięstwo Anvilu Włocławek 87-81 na koniec tego dzisiejszego spotkania. 6 punktami wygrywa Anvil. Uff, wreszcie jest zwycięstwo. Wreszcie jest ten ruch w górę tabeli. Co prawda na razie jeszcze niewielki. Co prawda na razie
powolutku wstajemy z tych kolan. Ciężko tutaj dzisiaj szło, ciężko było tutaj dzisiaj wygrać, ale ostatecznie Anwil okazuje się lepszy od gospodarzy. Nasza dwójka tutaj dzisiaj, która rządziła, jeśli chodzi o punkty, Almeida 27 punktów, Czerels 24 punkty. No i wreszcie mamy radość naszych, wreszcie możemy się ucieszyć po 5 spotkaniach, w których musieliśmy przełknąć gorycz porażki. Wreszcie drużyna Anwilu daje nam tutaj dużo radości i wreszcie drużyna włocławska szczęśliwa schodzi z parkietu, oby tak w kolejnych meczach. A kolejny mecz będzie w Warszawie w najbliższą niedzielę o godzinie 17:35. Bardzo gorąco zachęcam do naszej transmisji. Myślę, że tych emocji także w najbliższą niedzielę nie zabraknie. Jest szansa odrodzić się, jest szansa zacząć odrabiać te straty. Po dzisiejszym meczu będziemy mieli 8 wygranych przy 12 porażkach, a więc tutaj powędrujemy troszeczkę w górę tabeli. Zostawimy już zupełnie tutaj te zespoły, czyli Hydrotrack i Polfarmę gdzieś tam z tyłu, żeby już nie było tych domniemań, że będziemy walczyć o utrzymanie z nimi. No mam nadzieję, że te kolejne mecze też będą dobrze wyglądać. Podsumujmy punkty. 9 Dykes, 24 Gerels, 2 punkty Clark, 27 Almeida, 4 Sulima, 6 Zamojski, 10 Radic, Emil Czarek 5 punktów w drużynie gospodarzy, Persons 3, Wiśniewski 7, 8 punktów, Henderson 11, Bogis 10, Gołębiowski, Delasz 8, Warnado 19, Liduszko 4 i Szewczyk 11 punktów. Anwil Włocławek pokonuje GTK Gliwice 87-81. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Krzysztof Szaradowski. Do usłyszenia w niedzielę. Jeszcze przypominam na koniec, że jutro na naszej stronie internetowej na kakawlotlawek.pl będzie można posłuchać wywiadu z Hubertem Heymanem. Termos z podcastem. W godzinach popołudniowych pojawi się tam ta rozmowa, w której dużo będziemy mówić o bańce FIBA Europe Cup, czyli o tym turnieju Pucharu Europy FIBA, który rozgrywany będzie we Włocławku. 8 drużyn. No i to będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie we Włocławku. Cieszymy się, gratulujemy, uśmiechnięci schodzą nasi trenerzy i tutaj wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Widzę teraz po minie Przemka Frasunkiewicza, że gdzieś tam to ciśnienie zeszło. Jest to pierwsze zwycięstwo, co nas bardzo cieszy pod jego wodzą. Anwil Włocławek, GTK Gliwice 87-81. Jakże przyjemniej będzie się nam wracało z tego wyjazdu. No i wreszcie w tym sezonie nie jesteśmy drużyną bez wygranej na wyjeździe. To też trzeba podkreślić, bo to jest nasza pierwsza wygrana w tym sezonie na wyjeździe. Gliwice zakończyły tę naszą serię wygranych wyjazdowych w zeszłym sezonie i mam nadzieję, że na dobre rozpoczęły serię wyjazdowych wygranych w tym sezonie już, bo tych wyjazdowych wygranych jeszcze sporo nas powinno czekać, jeśli chcemy walczyć w playoffach. Tymczasem jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz dobranoc, mówi Krzysztof Szaradowski. No, od razu się lepiej komentuje, aż nie chce się meczu kończyć, jak się wygrywa wreszcie po 5 przegranych spotkaniach. No ale do domu trzeba jechać, trochę odpocząć, bo ciężki kolejny tydzień, niedziela wyjazd do Warszawy, we wtorek wyjazd do Wrocławia. Bądźcie razem z nami, do usłyszenia.